Dzień dobry. Dzisiaj trochę ludzi się będą zbierać, więc osoby, które oglądają zapis streama na żywym lutelu, niech się dowiedzą, że w opisie macie zapewne informacje, kiedy się zaczęła już sama rozgrywka. Tyle w temacie. Nadajesz na żywo, mówi mi YouTube, więc to chyba dobra informacja. Dobrze, tutaj jeszcze top chat, czat na żywo. Sobie ładnie to ustawimy, żeby wszyscy mnie widzieli i żebym ja wszystkich widział. I możemy sobie włączyć giereczkę. Na pewno nadaje się na żywym lutelu i na publicznym. A dobra, jest już Lamisław, przyszedł. No właśnie, więc chyba działa wszystko. Witaj Lamisławie, witaj Freddy Babes. Będą się trochę ludzie zbierać, bo nie było zaplanowywanka. Więc sobie poczekamy chwileczkę. Więc słuchajcie, tam zaczniemy za normalną rozgrywkę za jakieś 5-10 minut. Więc jak ktoś nie chce słuchać, jak sobie rozmawiam z wami, jak ktoś nie chce sobie porozmawiać ze mną, to może przyjść za 10 minut. Pozdrawiam Cię, Freddy. Jak najbardziej Cię pozdrawiam. Witaj, Szymonie. Witaj, Mrs. Feili. To była Daria, prawda? Chyba. Tak. Patryk, Filip, Deja Vu, Moczowaty, Moczowody Pęcherzowe. Ciekawe. Czy dowiem się, co pokierowało Cię, żeby taki dalej sobie nick na YouTubie? To musi być ciekawa historia, coś czuję. Witaj Brenz, witaj Edit Leo, witaj Knigar, witaj Dexter Overko, Ninja Stream. Na karcie społeczność wczoraj zaplanowałem, mówiłem, że będzie ten stream. Rozumiem, że nie każdy dostał powiadomienie, bo ta karta społeczność też, tak samo jak kiedyś dałem info, że będę robił stream z Krzyżowca i pytałem się, czy ktoś będzie, to niektórzy ludzie po tygodniu gdzieś tam mówili, nie, ja nie będę. Naprawiony komputer, cześć, gość bez awatara, cześć, Radio Bunt, cześć, Nemesis Chaosu, witaj, Cooper, witaj, Michale, czy jestem trzeźwy, a co, bo odpaliłem streama bez żadnego ten, to muszę być nie trzeźwy, witaj Kamilu, witaj Cygan, witaj nie Miszałek, wiesz jeszcze o tym, że jest live. Witaj Apsiu, witaj Micho, tak kurczę, żono, dymy robimy, ja nie wiem, że jest live odpalony. Witaj Książę z bajki, witaj Igor, witaj Norbert, witaj Michale, same Michały, teraz przyszły Samson, Karol, Bomton. I w przypadku właśnie jak jest kilka osób o tym samym imieniu, to wypadało przeczytać nazwisko, ale potem się obrażają, że po nazwisku ich czytam też. To fajna karta, no właśnie, nie? Nie wiem jak to jest, ale tam dużo było lajków mimo wszystko i komentarzy, więc jakieś osoby gdzieś dostały info o spoza tym. Kanału. Tak, to też może być. Witaj Mr. Tekus, witaj kim ja jestem, witaj Jakubie Rozwadowski, witaj Biedrona, nie oplutę, tylko po prostu czat mi się już przewinął, więc tam parę osób pewnie przeleciało i nie przeczytałem was, przepraszam. Adrianie Gorzkowski, witaj Tomaszu, witaj Fryz Grzegorz. Witam Tekus. Jakie są moje pierwsze wrażenia z gry? Takie jak były na wczorajszym filmie, bo może ktoś nie wie, że wczoraj wrzuciłem film z Anno 1800. Bardzo, bardzo dobry city builder, zdecydowanie lepszy niż Tropico 6, które też w tym roku wychodzi i też już miałem okazję zagrać. Już kilka miesięcy temu wrzucałem film z Tropico 6 i zdecydowanie tutaj, jakbym miał porównać te dwa city buildery, to Anno znaczy, 1800 to jest 1000 razy lepsze. W Anno masz większą swobodę. Tak, jest dobrze zrobioną grą. Tropico 6 jest trochę tak na kolanie robione już tak, tam wiele się nie różni od Tropico 5 i tak dalej. Już takie lecenie po prostu z numerkami, bo i tak wierni fani kupią, tak mi się wydaje. Może challenge Lutel, tak. Nie będę tutaj pił alkoholu, moi drodzy. Już dzisiaj swoje wypiłem. Witaj Cerder, witaj Tybucz. Jak mogłem Cię opluć Biedrona? Najwyraźniej rozmawiam mogłem z Tobą. Mikołaju B, witaj towarzyszu Jakubie. Nie mogłem znaleźć streama? Ani przez chwilę nie było. Ale już chyba dostaliście powiadomienie, już jest, co? Już tam powoli się ludzie zbierają. Poczekamy sobie jeszcze chwileczkę, bo też nie było zaplanowywania tego streama, bo ja tak 10 minut temu dobrałem się do komputera w ogóle, więc nie mogłem zaplanować wam tego streama. A wczoraj ja ci mówiłam, to chodź o 19 zdążymy. No właśnie, ja jednak było 20 zaczynać, ale jest okej. Okay. Witaj Marcelu. Nawet mam dzwoneczek. No, znaczy ten dzwoneczek też, nie czy zauważacie, ale jak tam klikniecie ten dzwoneczek, naprawdę macie trzy opcje, że chcecie wszystkie powiadomienia z danego kanału, czasami albo w ogóle. I jaka jest logika, jak klikasz dzwoneczek, żeby zaznaczyć opcję, że w ogóle nie chcesz dostać powiadomień? To po cholerę ci opcja zaznaczenia tego dzwoneczka. Jakby gdzie jest logika, drogi YouTubie? Witaj Venflon.
Krzyśku, będę chyba robił nowe miasto, bo trochę osób pisało, żebym nowe zaczął. Gdzieś tak mi się wydaje, że takie 60-40, bo 60% raczej chciało, żebym nowe miasto zaczął. Więc zaczniemy sobie od nowa, żeby też osoby, które pierwszy raz tutaj są... wiem, co jedną rzecz zrobię. Fokus sobie wywalę z kamerki, bo widzę, że już się tutaj zabawia ze mną ta moja kamerka. Zaczniemy tak o 19:10, więc jak ktoś chce tam sobie coś tam zjeść, wypić, to ma szansę. Czy myślisz, że Anno 1800 ma szansę na być jedną z najlepszych gier 2019? Ja nie wiem, skoro miano najlepszej gry tego roku, to jest... Resident Evil? Ja nie wiem, moi drodzy, ale ten Resident Evil to dla mnie... Ani straszne, ani fajne, ani nic. A ja rozumiem, że 20 lat temu ten klimat z gry na pewno był fajny i obstawiam, że w dzisiejszych czasach lepiej w oryginał zagrać i gdzieś jest jeszcze ten klimat. A ten remake został zrobiony tak już na ponowoczesnemu, bym powiedział trochę. Nie wiem, wiadomo, ja nie jestem znawcą gier, ale jeśli mogę wyrazić swoją opinię, ten Resident Evil tego remake'a, to jest ani straszne, ani fajne, po prostu nudne, wręcz bym powiedział. I wolę chyba już zagrać w grę sprzed 20 lat i większy tam klimat jakiś będę odczuwał, podejrzewam. Dobrze, nieważne. To nie jest strategia, to pewnie i tak nie wiecie, o czym gadam. Witaj, Neteflux. Witaj, Mr. Huczu. Czy będzie może twierdzenie? Jan Piszoni. Dzisiaj nie będzie twierdzenie. Dzisiaj gramy w Anno. Ja gram na streamie zawsze w jedną grę. Witaj, Radosław Pietrzak. Mikołaju, będziemy od nowa lecieć. Będziemy nowe miasto tworzyć. Co to za streamy w weekend? No z Anno, bo... jest przed premierą, mam dostęp, to warto pokazać. A nuż więcej osób się zainteresuje tą giereczką, bo moim zdaniem naprawdę warto. I przygotujcie pieniążki, żeby ją sobie kupić. 16 kwietnia wychodzi ta gra. Co lepsze, Tropico 6 czy Urban Empire? No to już tutaj Tropico 6, bo Urban Empire rzeczywiście pamiętam, że to kiedyś nagrywałem na kanale, Raksus, ale to był syf straszliwy. Raksus, nie! Nawet dziś, Raksusie, nie masz dla mnie czasu. Ja się na ciebie obrażę chyba. Włącz tę grę, Lutek. Czekam, Radzie. Powiedziałem, 19:10 zacznie. Poczekam, aż się trochę ludzi zbierze, bo nie mogłem zaplanować wcześniej streama, więc niektórzy nawet nie wiedzieli, że dzisiaj będzie stream, bo rozumiem, że nie dostali informacji z tej karty społeczności. Czy dostęp do gry jest ograniczony czasowo? Z tego co czytałem, to beta testy są do 4 lutego, ale ja nie dostałem tej gry jako beta tester, tylko dostałem od Ubisoftu, więc nie mam pojęcia. Podejrzewam, że moja wersja zacznie zostanie sobie po prostu na wieki wieków i ostatecznie zostanie zamieniona na pełną wersję. Ale na ten moment robię to samo, co beta testerzy, czyli mam tylko dostęp do sandboxa. A, bo to jest gra, na którą czeka. Ale Raksus, jak coś, to nie gramy kampanii, tylko... Tu nie ma kampanii, jest tylko sandbox. Kampania nie jest dostępna w beta testach. Cześć, Prot. Mam nadzieję, że wybudujesz miasteczko 10/10. No Dexter, ja tam się podobało mi miasteczko, ale widzę, że wy to tak nie za bardzo. Ale to jest tak, wiecie, każdy ma swoją koncepcję na to, nie? Bo mógłbym budować miasto według tam porad jednej osoby, a ktoś inny przyjdzie, powie, że i tak brzydkie, nie? Więc no, to jest, każdy ma swoją koncepcję na to, jak można wybudować ładne miasteczko. Czy będziesz robił multi z widzami z tej gry? No, możemy kiedyś spróbować, ale to już po premierze, nie? Jak już ktoś będzie miał te gry. Za dużo wulgarności. Luty, mam dziś urodziny, 12. No to Marcelu, życzę ci, żebyś... Nie wiem, czego można życzyć? Teraz to już chyba życzę ci korzystania z Facebooka, w końcu możesz legalnie to robić. Nie, jak? O 13 można do tego. A, o 13. No to nie, Marcelu. To ja... Właśnie, Marcelu, chyba nie powinieneś na YouTubie siedzieć, moim zdaniem, jak jeszcze nie masz 13 lat. Ale no to życzę ci, żebyś może mógł siedzieć na YouTube. Się pojawiasz. Nie no, Marcelu, jak najbardziej życzę ci wszystkiego najlepszego, żeby się spełniły wszystkie twoje marzenia. A może jakaś marzena ci się też spełni, nie wiem. Może masz tam w klasie jakąś marzenę. Zbuduj nowe, ale pod wojsko, jak tylko się da. Znaczy tutaj w Anno, dla mnie zawsze Anno, wojsko, walka w Anno to był taki dodatek. No tutaj mamy te bitwy morskie, nie? Nie chcę aż tak bardzo się skupiać na walce. Chcę po prostu sobie pobudować ładne miasteczko, poodkrywać te gry razem z wami i tak dalej, i tak dalej. Załam logikę gry i zrób An? Co zrób An? Taka pora, naprawdę ładne miasto wyjdzie wtedy, gdy zaplanujesz w miarę gdzie, co i jak, oraz postaraj się nie budować prostokątów z domu. A czemu nie?
Mi się podobają właśnie takie prostokąty z domków. Właśnie to jest to. Mi się to podoba. To nie jest, że buduję byle jak, tylko mi naprawdę się to podoba. W jaki sposób ja wczoraj na filmie pokazałem wam moje miasto. Mi się autentycznie podobało to miasto. I to jest właśnie to. Że każdy ma swoje spojrzenie na to, jak to mogło wyglądać. Dobra, 10 po. Możemy... 10, cześć Arturze. Graj, a nie gadasz. Antoni, powiedziałem 10 po. Moi drodzy, bądźcie mili, to i ja będę dla was miły. Cześć jak dinozaur, słyszę, że ktoś skończył 12 lat. Mam uciechę, że jakiś luter jest jeszcze starszy, no. Ty też kiedyś miałeś 12 lat i ty też kiedyś będziesz miał 28 lat dla Wisławie, więc wiecie, no to jest życie, można powiedzieć. Dobra. A, no trochę więcej ten ogródków. No, znaczy to i tak dopiero tam w późniejszych tych klasach się odblokowują. Dobra, to zaczniemy sobie po prostu nową giereczkę. Niech tam mi dają jakieś porady, mi to tam nie przeszkadza, że ktoś coś pisze. Panią nie będziemy grać. Ten pan wygląda groźnie, bym powiedział. Ten tak wygląda dumnie. Ten no to jest taki robol zwykły. Robol mnie nie interesuje. Ten to taki cwaniaczek. Na filmie to grałem, czy tym grałem? Nie, no dobra, niech będzie, że pójdziemy sobie tym panem. Tym panem? Nie, tym panem nie. Nie jesteśmy pulch tym niedźwiedziem. Co my tu mamy? Czy to jest jakiś jednorożec? Nie, to jest kuń po prostu. To jest jakaś ryba, będę koroną. Królem twierdzy. I dam sobie zielony kolor. O, bo mogę. Wyglądasz na 25, no widzisz. A mam, w tym roku będę miał 28. Naki, dobra, tutaj polosujemy. Swing, Oli Bagama, Robi Rubles, Kudry Kudroven, Schnapp and Co. Nie no dobra, jak mam się nazwać? Jakieś te poproszę. Co wy tam chcecie? Nie, niebieski, zielony, ładniejszy. Pewnie myślę, że wpadłem na przed chwilą i nie wiem jak to wygląda. Kiedy to ma premierę? 16 kwietnia ta gra ma premierę. Tak, Duke de Puss może od razu. Lutel Luterowicz, Władimir Ilicz. Nie no to... Patrzcie na tego człowieka, to patrzcie, no, jak ten człowiek może się nazywać. Widzicie tego człowieka i co wam się kojarzy? Nie patrzcie na mnie, tylko na tego pana z pięknym wąsem. El Wonsel. A taki zaczesany ładnie, nie? Tak trochę na Lutela bym powiedział. Okularni. Kolektyw. Witaj Mateuszu. Lutel tylko. Szejk bzyk. Nie no, to jest taki won właśnie, ale dobra, niech wam będzie, że to będzie... Gruby put. Szkotlizus. Baron von Lutel. Jesteście ten... Czekaj, jaka się tam... Stachu? Dobra. A tutaj nawet nie jestem w stanie chyba wielu... O nie, nie mogę nawet tak się nazwać, jak chciałem tylko sprawdzić, ile tutaj jest ten. Nie mogę! Władimir Lutelow, nie chciałem Lutelowicz, niech będzie Władimir Lutelow. Okej, to samo. Lutel Stachu, no nie da się. Szmitek też. Nie. Panie Pączek. To jest za długa nazwa, niestety, nie da się. Lord Lutel. To nie jest lord, on nie wygląda na lorda. To jest jaki baron prędzej właśnie. Baron Lutel. Lutel von Lutelon. To już mieliśmy na filmie, dobra. Lecimy. No takie 6 na 10. Wystarczy 6 na 10, można powiedzieć, moi drodzy. Dobra, lecimy na normalu. Tutaj widzicie, co jest coś. Chodzi o poziom trudności. Już tam po prostu mniej hajsu na start. Nie można tam przenosić budynków. Pitu, 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 pitu. Mniej minerałów, pitu, pitu. To jest po prostu kapitalista. No może być. Hrabia Lutel. No tak prędzej taki hraba. 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 Żaba, można powiedzieć. Barnaba. On nie wyglądał na Barnabę mimo wszystko. Dobra, ładuj się, Giero. I'm the observer, my friend. To jest mój wspaniały ten pomocnik. Dobra. Dobra, kolego, cieszę się, że jesteś. Teraz tak, nie. Musimy poczekać ogólnie, bo raz postawiłem targowisko za szybko, bo tutaj pani się pojawia z zadaniem i to by nie zaliczyło tego targowiska, więc muszę poczekać, aż ona się pojawi z informacją, że mam postawić targowisko. Możemy sobie popatrzeć przynajmniej... Tutaj mamy jakieś minerały. Next. Twierdza 1800, jak tam wczoraj pisaliście. Dobra. Tolenie. Pamiętaj o zieleni. To mi za największy problem jest. Tak. Za mało zieleni. Ludzi. Dobra, no. Mówiąc szczerze, tu mamy już górę, tu już mamy kuńc. Trzeba było jakoś tu pójść tak naprawdę, tylko że tu wytniemy zieleń.
Ale oni chcą mieszkać nad morzem, prawda? Tutaj walne, nie, ale na razie ja bym rzucił to tutaj. Bo tu i tak nie ma surowa. A, tam jest, dobra. Będzie tu. To ja buduję, moi drodzy, jak się wam nie podoba, to już jest nie mój problem. Czekajcie, czy to jest w ogóle... Ile to ma pól? To jest najważniejsze pytanie. To takie właśnie nieidealne. Tak też się nie da, żeby było. Tu są dwa, czy tak na środku trzeba by było, mówiąc szczerze. Coś w tym stylu. Dobra, tu sobie postawimy. Bo tak! Bo mogę. Tak sobie będziemy rozwijać się w tę stronę i tutaj będzie burżuazja mieszkała na jakimś klifie. I tak to będzie wyglądało. Cześć, Tymoteuszu Gancarzu. Dobra. Drogi drogami. Ja na pewno chcę, żeby drogi szły w taki sposób. A wiem, że ludzie się zdenerwują. W ogóle trochę za głośno chyba jest. Powinieneś dawać tam kratkę jeszcze tego. Czego? Ten, zieleni obok tej drogi. Nie, nie dam. Dobra, tak to sobie ustawimy. Ile nie będzie kratka zieleni tutaj, to nie są domy, moi drodzy. Ja wiem lepiej od was. Wy się nie znacie na tej grze. Tu burżuazję będzie mieszkał. Dobra, pociągnijmy drogę. Bo tutaj... Tutaj będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? Ja bym pociągnął drogę w taki sposób. O, na razie tak to możemy zrobić. Mi to się podoba. Paweł, cześć. Witaj, Pawle. Dobra. I teraz jak z domami pójdziemy? Myślę, że możemy... Tu bym bardziej budował te domy. Dobra, postawimy sobie tak. Aby chcieliście kratkę... Nie będzie kratki na te... Na razie później może. Pierwsze domy nie muszą być idealne. Pierwsze domy mają być po prostu. I mi to się podoba, tak jak zbudowane, moi drodzy. Wy się po prostu... Nie znacie. Dobra, tam później przyjdą ludzie. Nas będą... Aha, mamy statek ogólnie, który ma dużo surowców. Weź mi to, oddaj. Nie ma więcej miejsca, no dobra. Daj mi armaty, panie statek. Dobrze. I tak to będziemy sobie budować. Cześć, kosowniku. Nie 4, 6. Spokojnie, 4 też mogą być. Później to będzie rozwinięte. To będzie, wiecie, to nie może być zawsze tak samo. To musi być czasami trochę tak, żeby to się różniło. Nie musisz budować pojedynczo. Aha, że mogę ciągnąć, tak, wiem. Tak jakoś z przyzwyczajenia. Dobra. Jeśli chodzi o drzewa, myślę, że tu możemy jakieś drzewa powycinać. I postawię sobie od razu Z2. Tak. Jak w tym... Jak w twierdzy? Nie! Night of Merchant. No, też jak najbardziej można powiedzieć, że jest tak. Właśnie, odpowiedz mi na jedno pytanie, beta testowcy. Potrzebne są drogi wszędzie, czy nie? Ale to tylko w tym momencie ja się pytam, a nie. Dobra, jak my to postawimy, żeby to ładnie było... Obliczyć. Nie, no bo właśnie z której strony tak wejście, z tej strony z wejścia chyba, no, tak. Nie? Więc to tak... Tu by trzeba było postawić, coś czuję. Dobrze, i chcemy więcej domków. Na pewno pójdziemy... I tutaj mogę sobie walnąć na przykład 6. Co się stało? Zepsuło się. No bo tam jakieś... No i zepsuło się, no! No i się zepsuło. I tutaj możemy walnąć 6. I one będą przepiękne. Pani Hanna jest zadowolona. Jak dostęp do tej gry, można było się zapisać na beta testa, ale tak, z tego co wiem, kurze się rozeszły. Już za późno. Już się zaczęły te beta testy, więc no już teraz to trzeba tylko kupić tę giereczkę, jak wyjdzie 16 kwietnia. A, zmienimy sobie nazwę. Tutaj będzie po prostu Lutelandia. Lutelandia. O, piękna Lutelandia. Dobra, mamy mieć więcej ludzi. Missing goods, no wiadomo sprawa. Ja bym postawił ogólnie... Czy tutaj jest sens stawiać? No bo oni muszą gdzieś tutaj teraz z tym łazić, nie? Ale jak już tu dostarczą, to podam. Na razie to tak zostawmy, jak jest. 32, dobra, musimy mieć więcej farmerów w takim razie.
Tutaj będzie można coś walnąć, typu tam, no nie dobra, kościół może nie z tej strony, bardziej walniemy kościół. Tutaj budynki produkcyjne też można walić, więc bardziej bym szedł w tę stronę z budynkami. Witaj Dredar.pl, co tam u Ciebie? Pana potrzebne drogi są wszędzie, chyba że nie będziesz magazynować, a potem będzie przetwarzany dalej, to następny budynek produkcyjny ustawiasz obok pierwszego i zaraz z zakładu zabierają go. Czyli trzeba. O. Czekajcie, witam, mam pewien pomysł. Tutaj zrobimy trochę inaczej. O. Malarynx.pl. Kiedy odcinek ukrytki? Jak się pojawi, panie Chen? Wtedy będzie. Dobrze, ile tam 40? Aha, musimy mieć więcej farmerów. Też nie chcę tak spamić. Ale na razie to nie mam. A, dobra, już mamy rybki. To pójdziemy sobie w rybki. Czy tu, czy tu? Myślę, że tu mogą być rybki. Nie wiem, czy tu muszę drogę walić. Nie będzie, że tam walniemy jakąś drogę. A ty możesz chyba mi te pozostałe deseczki tam wcisnąć. Tyle, ile się da. Dobra, więcej farmerów. Teraz musimy tu już tutaj... Nie marketplace. Poszedłbym teraz tak. Tutaj mimo wszystko bym poszedł. Takie... No, bym już do końca z tym poszedł, mówiąc szczerze. Chociaż... Wiadomo... Dobra, pójdziemy sobie tutaj do końca. O, i mogę drogę nadwalnąć. Halo, drogo. Dawaj na Minecraft. Proszę. Ale będzie więcej farmerów. I tutaj... Patrz, tu będzie burżuazja. Tu będzie burżuazja. O, patrzcie, tak, jak tutaj siedzi. Jakaś baba czy ktoś i się patrzy... Na morze. Cicho bądź, dobra. No i tam już będzie burżuazja mieszkała, więc burżuazji... Wiecie, jak to jest, jak w dzisiejszych czasach to wygląda? Jak ktoś ma wielką chawirę, wielki dom wykupiony, nie, to zazwyczaj jest właśnie na jakimś wypiździajewie i ma do wszystkiego daleko. I tak to będzie u mnie wyglądało też. Więc to jest wszystko, wszystko realistyczne jak najbardziej. Co się stało? You reached a new milestone. Ale co, wywaliło streama, czy...? Ja nie widziałam, jeszcze nie byłam ten ktoś... No niech nie pisaliby, że wywaliło streama. Wywaliła wam streama, czy coś? Bo tu na OBS-ie przez chwilę coś się pojawiło. To jest git, no i bardzo dobrze, że jest git. Dobra, a teraz tak, idziemy w ubrania. Idziemy, chcemy owieczki. Owieczki to bym poszedł gdzieś... O, tutaj jest dużo wolnego, ładnego miejsca. Ale tutaj też będą... A, bo tu będą kopalnie. Dobra, ja wiem, zdaję sobie sprawę. Tu możemy też z jakimiś takimi... Tu będzie taka dzielnica, powiedzmy, portowa. Tutaj takie będą wieśniaki mieszkać. Tutaj będzie burżuazja może. Oni na razie myślą, że są burżuazją, okażą się wieśniakami w przyszłości po prostu. A w ogóle tam na jakimś wzgórzu można jeszcze na to budować. Dobra, pójdziemy sobie tutaj z owieczkami. Z takim przemysłem. To się po prostu przesunie tak bardziej na ukos. Ja mam plan... Tylko, że będzie gorzej z... Dobra, będzie gorzej z dostarczaniem tutaj surowców. Dobra, dobra, babo, na razie mi nie mów, co ja mam robić ze swoim życiem. Myślę, jak to... Czy ma dużo mnie ominęło? Nie, dopiero zaczynamy tutaj rozbudowę naszej pięknej biochy. Witam, śledzony drugi raz. Ilu masz mieszkańców? Ilu mam mieszkańców? Już ci mówię. W chwili obecnej mam 156, tak? Tak. 156. Dobra, musimy teraz jakąś ładną drogę. Pap później, kolego. Teraz ta droga tu. Czy grasz na wersji beta? Ja nie jestem do końca pewna, czy to jest... Znaczy no, tak, tak, mam to samo, co tak naprawdę osoby, które dostały się do bety. Tutaj trochę stracimy przez to drzew. Ale moim zdaniem nie chcę tutaj iść na razie z drogą, jak nie wiem, co tam się będzie działo. Więc tak to sobie zrobimy, tylko że jeszcze im trzeba walnąć gdzieś... magazyn. I tutaj takie dziwne wejście. Tutaj chcę chyba schodki. Przez chwilę wyjdę, co dużo ludzi, nie wiem, czy widzieliście. To taki Radom będzie. Nie wiem, nie byłem nigdy w Radomie, nie wiem, jak to tam wygląda. Ale możliwe. Fire Station to za chwilę.
Czy mój słodki statek już mi wszystko dał? Dobrze. A jak mi tu stoimy? Zaczyna brakować desek. Ja bym też ogarnął jeszcze jedne drzewka. Tylko, że tutaj to już jest za mały procent. Dobra. A tu bym... Właśnie nie wiem, olać, czy może nie olać drzewek tutaj. Tu chyba bardziej pójdziemy w drzewka. No dobra, na razie później się najwyżej to usunie. A na razie niech to tak po prostu sobie będzie. Zostaw wełnę i rób piwo dla węża. Też będzie piwo, spokojnie. Na razie idzie wełna. Piwo później, najpierw ubrania. I ubrania... Tutaj nie, tutaj na razie sobie zostawimy wszystko. Dobra, to tu może, chociaż tutaj będzie później miejsce na... Chyba się zmieści budynek, nie? No tu możemy spróbować pójść w ubrania. O, dobra. I teraz możemy myśleć nad ziemniaczkami. Na razie to zostawię na jakiś tam inny przemysł. Tutaj bym bardziej poszedł w takie pola i te sprawy. Ziemniaczkami możemy tak przy wzgórzu. Myślę, że się uda. O. Myślę, że to będzie dobre miejsce, wiecie? Tylko... To do której stream? Nie wiem jeszcze już. No dopiero zaczęliśmy, a wy już pytacie o takie rzeczy. Nie mam planów. Przemysł inwestuje, żeby powstała jedna słuszna klasa społeczna, powstanie. Nie zabudowuj tych szarych pól przy chatach dwali, bo ci to wpływa ujemnie na produkcję. No, ja mam pełną świadomość tego, ale muszę przecież tam jakoś to połączyć wszystko ze sobą. No myślę, że tak możemy tutaj, chociaż muszę to tu walnąć. No tak, tu muszę walnąć. Wistu YouTube, dziękuję ci za suba. Dobra, tak to zrobimy. Bartas, dziękuję ci za suba. O, pięknie to sobie połączyliśmy. I teraz tu możemy iść z ziemniaczkami. Tak. Słodka kobieta. Dobra. Dzień dobry, Mr. Jan. Razy dwa, można powiedzieć w pewnym sensie. Takie pola są najładniejsze, takie rozciągnięte. Glik, dziękuję ci za słowo. Co to za pociąg subów się zrobił? Kiedy zacząłeś jakiś... 10 minut, 15 temu. O 19:10 zaczęliśmy już tutaj grę. Wcześniej siedzieliśmy, gadaliśmy. Witaj Pawle, dziękuję ci za suba. Dobra, myślę, że ładnie to połączyliśmy. Więc tu będą słodkie ziemniaczki. Słodkie to one nie będą. Czarodziej, dziękuję za suba, chociaż czarodziej jest moim subskrybentem, przynajmniej kiedyś był. A mi chodziło o zachodzące strefy wszystkich trzech chat, o ten obwodzik. Jeśli na siebie nachodzą, to też... Znaczy to widać tutaj procentowo, nie? Tutaj to jest 93%, tu mam 89%, tu mam 83%. No, tragedii nie ma. Jeszcze. I tak na ten moment jesteśmy, widzicie, wychodzimy na duży plus. Przypomina City Skylines. No. No każdy City Builder trochę tam siebie przypomina, tak samo jak każdy RTS trochę siebie przypomina gdzieś takie tam, trochę nie? Takie trochę SimCity. Dawaj, rób tam. Nie, mechaniki i strzelanek też zazwyczaj są gdzieś tam w jakimś stopniu podobne. I tak dalej, i tak dalej. Ale każda gra po prostu się różni jakimś tam, czy klimatem, czy niuansami. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj musicie sobie pływać stateczkami. Dobra, gdzie my chcemy robić tutaj alkohol? Tam sobie pójdziemy w jakieś pola, te rzeczy. Miasta gdzieś tu rozwiniemy. A, czarodziej napisał, że nadal jest. A. Na sobie powiadomienia odsubskrybowałeś, rozumiem. Tkacz przeznaczenia nie grałem nigdy w Anno 2070. Kolejne dwa rzędy potem mieściły się za cztery budynki przy trzeciej już drodze i tam już widziałem, jak następne targowisko to usprawi. Co? Nie mam pojęcia. Bo tu Murasaki ma bardzo dużo gier przegranych w Anno, więc... Cieszę się. Czy chcemy tutaj destylarnię? Czy ja bym poszedł w jakieś drogi z tej strony? Bo tutaj nie chcę drzew ścinać, to porozwalam. Więc sobie pójdziemy może w jakieś... Jakieś takie drogi bardziej. Zostawię 3, 4... Tu zrobię drogę chyba. Za dużo wydajesz, za mało zarabiasz. Powinieneś coś... No bo więcej domów. No tak, ludzi więcej potrzebuje. To się zaraz zrobi, spokojnie, mamy dużo hajsu. 4, 5. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, to tu chcę drogę chyba.
Taki trochę faran bym powiedział. No też, no to... No każdy City Builder jest taki sam tak naprawdę, w jaką chodzi o główną mechanikę gier. No zamiast przyszliście nagle i dziwne pytania, znaczy dziwne te tak, sformułowania. Tak, ja się śmieszkowałam z tego. Ojejku, to ty farana nie możesz nagrać. Czemu? Bo jak ten, będę ci ja tłumaczyć, w jaki sposób buduję, to im też się nie spodoba. No bo w City Builderach teraz... każdy robi po swojemu tak naprawdę. Aha, Murasaki odpowiadał ten grafowi. Dobra, proszę. No, na razie to tak zostawimy i teraz pójdziemy więcej domków. Mówiąc szczerze, jeszcze nie bardzo miał koncepcji na te domki. Lutel, najlepszy youtuber. Dziękujemy. Również cię pozdrawiam, Maślany. Maślany. Zeusa mi to przypomina. Co przypomina? Zeus. No, też może. Przypomina. Czekaj, bo ja wiem, bo tu miałem inny plan. Tu bym sobie zostawił na jakąś zieleń. Żeby nie płakali. Ale przecież są zielenie koło tych budynków. No tam ja widzę, trawa rośnie. No zaraz ją zabudujemy i nie będzie. Nie, bo na podwórku nadal zostaje trawa. No, ale oni chcą więcej. Ty też lubisz, nie wiem, do parku pójść czy coś, nie? Nie. Udawaj, że tak. Zapasy drewna są zbyt skromne, serio. Dobra. Teraz tak. Dzień dobry. Dziękuję za suba. Zostaw sobie miejsce na budynki publiczne. O nie, a tu mi się droga nie połączyła przez to wzgórze. Nie! Nie! I nigdy nie przejdą przez to. O nie, tej drogi tutaj tu nie chcę. Dobra, tu muszę jakoś to połączyć. Bo oni nie mają dostępu do tej... Nie mają drogi, nie mają dostępu do marketplace'a. Ale ta droga mi się tu... Dobra, na razie zrobię ją w taki sposób, bo ja mam trochę inną koncepcję. Dzień dobry, nasza wysokość. Dzień dobry, Bartus. Dziękuję ci za suba. Jakbym chciał, to już mogę się bawić tutaj w lepszą klasę. Możemy tutaj pójść. Te cztery na razie sobie rozwiniemy. I teraz mamy, jakby ktoś jeszcze nie widział, nową klasę. Robole przyszły i będą tam w fabrykach pracować. Witaj, Mr. Matt. Witaj, Hubercie Czerwiński. Przypomina trochę Anno. Dokładnie, Diva. Dokładnie. Nertus, dziękuję ci za słowa. Dobrze. I teraz tak. Te panowie to chcą szynki przede wszystkim. Ojej, przepraszam. Umarł na wizji. Gdzie my chcemy straż pożarną? Tam musimy pójść drogą. Czy zastanawiałeś się nad dodaniem nowego dźwięku do lasów, na przykład ser do zamku przybył balem? Nie, na razie to wystarczy jak jest. Straż pożarna niech będzie. Aha, bo wtedy rozwalę jeszcze bardziej tutaj to ścinanie drzew, kurczę. A tu? No trochę tylko, ale straż pożarna tu się przyda, żeby ogarniała mi tę gospodarkę. O, tutaj. Jak to wygląda? No tutaj widzę, że jest problem. Już tam nie dochodzi. Więc trzeba tutaj jakoś pójść w straż pożarną, ale ona ma tak dziwny rozkład, ta straż pożarna. Ile jest filmów w tygodniu? 3 filmy, 2 live. Poniedziałek, środa, piątek, godzina 16 film, streamy, wtorki i czwartki o 20. Game say, to dobrze. Dobra, ja mam pewną koncepcję. Sam jeszcze jej nie rozumiem, ale ona jest. Ona jest ta koncepcja, moi drodzy. Czy budynki produkcyjne się palą w tej części? Tak, Dexus, jak najbardziej, dlatego są potrzebne. No nie, to wszystko się tu może palić. Oni teraz się trenują tutaj, widzicie, tu się tam ładnie tam szkolą. Się szkolą, tam coś robi z tym wozem. Remizę zbudowałeś i 18 będą, weselnicha tam urządzą. Właśnie, oni się powinni cieszyć tak naprawdę, ci ludzie, a nie mają żadnych bonusów z tego tytułu, nie? A tutaj, jakby ktoś nie wiedział, nad minimapą jest pokazane, jakie surowce ma moja wyspa, nie? Na przykład z tego, co widzę, nie mogę piwska robić, bo chmielu tutaj nie będę mógł... chmielu nie będę mógł tutaj uprawiać. A, w poprzednich częściach paliły się tylko budynki mieszkalne. Teraz jak najbardziej mi się paliło już ten... To, co robi żelazo, mi się paliło jak najbardziej. Gdzie masz armię? Ja o armii nawet nie myślę. Czy nie tworzę armii, to są bitwy morskie. Widzicie, jakie ładne działo ma, możemy się bronić tutaj. Survival. Atlas. Tak, powinien.
To tu już lepsza grafika niż w Atlasie. Dobra, oni jeszcze pap chcą, frajerzy. Kuta? No i ten pap mógłby być wielkości tej remizy i byłoby miło i przyjemnie. No ale po co im, jak mają już ten? Co? Jak już mają remizę, to po co im pap? Bo chcą. Bo chcą się cieszyć ze swojego... A szczególnie, jak nie masz tu piwa? Dobra, ja mam pewien inny... Dobra, będą mieli tutaj obok remizy pap. Już się cieszą z tego powodu. Ja mam wizję. Dobra, kolego, spadaj mi stąd, nie jesteś mi do niczego potrzebny. Nasz statek sobie mogę wysłać, żeby po... Gdzie jest mój statek? Nie, z tego co wiem, bo tam w komentarzach pisaliście, że można było w poprzednich częściach, chyba jednej, ale robić co? Armię normalną w obozach, takie grupy. No 1404. No, to nie, teraz nie wiem, czy może dodadzą, ale na razie nie ma tego. Czy ta gra jest po polsku w całości? W wersji beta jest tylko po angielsku, na premierę będzie dodany polski język, ale tylko napisy. Audio nie będzie po polsku. O nie, the game is offline. Co się stało? Wywaliło nam neta? Mam nadzieję, że nie, że tylko problemy tutaj na Uplayu są. Mam nadzieję. Mam nadzieję. A, jeszcze w 1701. Nie, mam neta i czasami gubimy klatki, bo one sukcesywnie się zwiększają co 100, ale no... Dziwne. Dziwne. Dobra, nieważne. Niech będzie, że zaczniemy właśnie. Musimy w końcu robić cegiełki. Na szczęście tutaj mam bardzo blisko kopalnię. To jest najgorsze po wszystkim. Co? Stawianie tak z pupy tych wszystkich. No, trochę tak, no ale no wiesz, no, to realistycznie tutaj... To psuje koncepcję, proszę Państwa, a nie... Troszeczkę, można powiedzieć. Na czym będzie ta gra na Uplayu? Znaczy na Steamie też można ją kupić, ale podejrzewam, że tak trzeba będzie pewnie tam no, mieć konto na Uplayu. No nie, bo tak Fiorycki mówił. No. Że niby ma na Steamie, ale musi ten... Coś takiego tu zrobić. Przez te bizony będą przechodzić? Tak. A w 2070 można było robić samolot. O nie! Jakąś panią Princess Qing znaleźliśmy, czym Qing. Dobra, spoko. Gdzie ja tę pierwszą kopalnię postawiłem? Ona tak z dupy tutaj stoi, mówiąc szczerze. No ale jak już jest, to musi być. Co tam pani Qing Qing? No, u niej to za wiele się nie dzieje z tego, co widzę. To jest niby ładne. Ale tutaj sobie zrobiła taką miasteczko, co? Tak się powinno budować. No dobrze. O nie, Willy. Dziwnie to wygląda. Dobra, wracam. Jak obozy. Troszeczkę. Princess Queen, no nieźle. Pozdrawiam, Brzezu. Co to ten soboty stream? Było? Było napisane na karcie społeczność. Na YouTube jest YouTube'em i niektórzy z was nie wiedzieli o tym. Co poradzę? Ja dałem znać, a że YouTube nie dostarcza takich informacji. Z odcinka czy nowy? Nie od początku zaczęliśmy. Większość osób... No większość osób chciał, żebym od nowa zaczął, to przemyślę. Dobrze, będę raz w życiu miły dla moich widzów. Są takie frajery, że raz w życiu mogę być dla nich miły. W obszarze obok ziemniaków. Dziki. A co mówisz? Zbuduj kolejne farmy w obszarze ziemniaków. Czemu tam? Tam nie chcę budować. A tam będziesz miał rolnictwo po prostu. I tam nie masz lasu. Koncepcję mi to psuje zupełnie. Ja na razie mam inną koncepcję na to, moi drodzy. Dajcie mi budować po mojemu. Ja chcę po mojemu budować. O nie, nie stać mnie. Dobra. Ty jednak chcesz po swoim budować? Dobra. Jak się podoba? Doseczek. To jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemny city builder. Naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo. Czy więcej... to Stronghold Next? Tak. Tak, dokładnie. To jest Stronghold Next, kurczę. Przejrzeliście, nie? Piszcie do Firefly, że pokazuje przedwcześnie. Dobra, tak to sobie zbudujemy. Brzezu! Nie ma takich pieniędzy, na które mi się pokazało. Dobra, co my tam potrzebujemy, żeby to ulepszyć? 4 dechy, ojejku, to poczekaj trochę. Tylko potrzebujemy pracowników, niestety. Bez nich jest ciężkie życie. Na razie... Nosimy więcej desek, być możemy zwiększyć tak naprawdę produktywność tych naszych panów. Gdzie to się tu robiło? Ale wiemy, że będzie tryb wojny. Ciekawe, jak będzie mniejszy zbrojów, skoro nie będzie armii. Może ekonomicznie. Może szpiegusów będzie można wysyłać. A, tutaj to się robiło. Mogę im zwiększyć. Popularność mi spadnie, ale oni będą bardziej pracowici, można powiedzieć. I na dechy to sobie narzucę chyba. Będę miał minus 1. Dobra, mogę mieć minus 1.
Halo, gdzie mydło? Się. Co mówisz? Gdzie mydło? Gdzie mydło z konia? Będzie. Czy jak mam swojego kompa, to myśli, że będzie ściągnąć ta gierka? Podam minimalny zaraz na ten, na czat. Są, na gry online podawali jakiś czas temu minimalne wymagania. Z tego co widziałem, to na Steamie jeszcze nie ma minimalnych wymagań tej gry. Ale na gry online jak najbardziej już tam podawali jakiś czas temu. Dobra, to my sobie ulepszymy no te domki, nie? Niech oni myślą, że będą tutaj burżuazją, mimo że tak naprawdę nie będą. A, bo zapomniałem o moim statku. Gdzie jest mój statek? Leć mi tu na dół. Na razie znaleźliśmy... Jejku. Tutaj macie... Ja dzisiaj umrę, naprawdę. O, tu jakiś niedźwiedź tańczy. Chcesz pić jakieś? Może wody? Tak, bym poprosił coś do picia, bo normalnie zaraz umrę tutaj. Niedźwiedzie tu tańczą, moi drodzy. Jakiegoś Archibalda znaleźliśmy. O kurde, takie ja powinien budować, nie? Takie, ja, znaczy dobra, no to nie jest może ten, bo to jest tylko taki ziomek śmieszny, ale takie budyneczki to ja powinienem mieć. Takie armaty, gdzie on tutaj miał? Tu ma armatę, taką mieć armatę tutaj. Podpłyniesz 10 statkami i ta armata nic już nie zrobi wtedy tak naprawdę. To jest pani, która mnie nie interesuje, to jest Lutelandia. Masz lek za to, że zawsze jest fajny początek filmu. Dziękuję, panie Trzepie Dywany. Staram się. Czasami nie mam weny na pomysł i w ostatniej sekundzie wymyślam. Nie zawsze wychodzi mega fajne, ale chciałbym, żeby wychodziło. Dobra. Dziękuję, do słuchania. No i było widać na amatorkę. Nie było widać. O, ale właśnie o to chodzi. Niby identyczna książę z bajki, ale jednak trochę inna i od razu lepiej wygląda, nie? Wiesz, o co chodzi. Mam nadzieję. Bo woda wziąłeś w najgorszym miejscu, postawiłeś, więc już wolałam pytać co. Co postawiłem w najgorszym miejscu? Tam. Ale co? Wodę. A. Siemka Kruger Games. Trade Union to na razie nam się nie przyda. Dobra. Ulepszamy tych tutaj na środku. Dobra, więcej nie ulepszymy. I musimy iść w fabryki, które są drogie. Nowe miasto, czy robisz kontynuację? Nowe? To jest nowe miasto. Powoli się rozwija. Gdzie my chcemy pójść w fabryki? Poszedłbym tutaj w fabryki. A nie, bo to jest takie... Tak nie za bardzo też pasują. Szanuję za symetrię. Czasami staram się, a czasami nie wychodzi. Tutaj gdzieś wcisnę te fabryki. Krzywe budynki są. Właśnie, to nie moja wina, że w tej grze są krzywe budynki. O nie! O, jest źle. O, ja wiem co to... Ja wiem jak to się skończy, tak samo jak na filmie, gdzie ona jest. Uciekaj, o właśnie! Głupia baba już we mnie strzela, no. Uciekaj. A mówili ci, żebyś nie skautował, to nie będą cię atakować nimi. Ale ja chcę misję robić dla tych słodkich ludzi. Dobra, uciekam do bazy. Głupia baba już we mnie strzela, no. Fajna gierka, Wolfie mówi. No, bardzo fajna. Bardzo przyjemny city builder. Jak ktoś, nie wiem, grał w zeszłym roku we Frostpunka, to tutaj też... Pijesz wolę czy coś mocniejszego. O nie, too many transporters, a tego nie mogę... A, to trzeba będzie zbudować nowy. W sumie dookoła jest tyle wody, że nie trzeba już robić fosy. Coś w tym jest. Fuck, nie mam. Mapa jest chyba ta sama, bo mi się wydaje, bo kobieta jest znowu na dole. No właśnie, tu jest w tym samym miejscu, ale wydaje mi się, że niektórzy... Nie... Wydaje mi się, że boty, które... Są boty, które się rozwijają, mają normalne wyspy i oni mogą być w losowym miejscu, a są boty, które mają swoje jakieś tam przygotowane wyspy i oni są chyba zawsze w tym samym miejscu, tak mi się wydaje. Tu jest niby wejście, ale nie ma tutaj ładnych schodków. Ładne schodki są z tej strony. Aha, tutaj też jest wejście niby. To shop. Dobra. To jest magazyn i shopa tam, kurde. Tych shopę widziała. Jeszcze brama z mostem zwodzonym, nikt nie wejdzie. Czy zrobię flotę? Postaram się.
A, teraz tak, tego nie ulepszę, potrzebuję cegieł. Czy będzie kiedyś boś? Często jest na kanale boś, tak mi się przynajmniej wydaje. No więc jak najbardziej jeszcze będzie, ja o bosiu nie zapominam, spokojnie. Dobra. Czy da się rozwijać magazyny? W jakim sensie rozbijać? Rozwijać. A rozwijać? Tak, żeby tam więcej można było ładować. Znaczy nie tyle więcej ładować, co żeby więcej mogło w tym samym czasie wyładowywać, a tak to mogę rozumieć. A tutaj coś tu zbudujemy, coś tu będzie, coś powstanie, nie? W tym miejscu. Dobra. Ostatnie Anno, kiedy ogrywałem, to 404, jak widzę 1800 ma jedno wielkie wow, jak wiele się zmieniło w serii. Mi się bardzo podoba 1800. No, wiadomo, że nie jestem wielkim znawcą serii, nie grałem we wszystkie Anno, ale uważam, że 1800 to jest bardzo dobry po prostu city builder. Jak ktoś nigdy nie grał w serię Anno, to może spokojnie zaczynać od 1800. Jest to po prostu bardzo dobra gra dzisiejszych czasów. Czy najlepsza w serii, nie mi oceniać, na pewno bardzo dobra po prostu jako city builder. I tyle mi wystarczy tak naprawdę, żeby powiedzieć, że to jest dobra gra. Bo jeśli chodzi o takie ładne rzeczy, no to na razie mam jakieś drzewka. No, są drzewka. Po co mam stawiać drzewka, jak tu są drzewka, nie? Tutaj mamy lepsze już. A nie, jeszcze nie mamy. Musimy mieć więcej ludzi. Dobra, musimy mieć więcej pracowników przede wszystkim. O nie, jeszcze tą babę znalazłem brzydką. Jesteśmy miastem portowym, brawo. Czy zagrasz w Bosia 2 z Nidzie? Nie, gdzieś nie ma Bosia 2. Już były propozycje, powiedział, że nie będzie nagrywał. Coś mu tam nie działało i mu się nie chce nic z tym robić. Leby, leby. Mam jeszcze pytanie, czy w najbliższym czasie jeszcze Kozacy 3 będą? Imagine it and we can do it. Ja czasami przez wtorkowy stream się przewiną, ale nie jest to coś, co chcę jakoś mega często robić. No ta pani nie jest miła za bardzo. Kiełbasy nie mają. Czy jak będziesz w posiadaniu Anno 2070, ograsz je? Raczej nie. Dobra. Talerek też się pyta, jak oceniasz. Anno, jak oceniam 1800? Ja bardzo ten, dobrze. Bardzo dobry. To naprawdę bardzo przyjemny city builder. Jak potrzebujecie jakieś giereczki właśnie, żeby się tak na spokojnie rozwinąć, a to z tej piocha tej baby. Czy wie ktoś może, jak będzie to można brać. To do czatu pytanie, ale ja już przeczytam. Wie ktoś może, jak będzie wyglądało przejmowanie miast w tej wersji? Nigdzie nie potrafię znaleźć. Może do tego dojdziemy, moi drodzy. Trochę droga ta gierka, 250 na Steam. Ale to już takie, no to jest Ubisoft, moi drodzy, to jest wielka firma, nie liczcie na to, że skoro to jest strategia, to będzie kosztowało, nie, 100 zł. Znaczy się, jest droga, ale pamiętajcie, że na przykład na Ubi naprawdę często też wchodzą 50% promocje. I wyszło ile? To History Collection Settlersi? No i tam... Po 2-3 miesiącach 50% dawali na nie. Więc... Jak nie macie teraz pieniędzy czy coś, no to może być za 50% na przykład, to wtedy już taka wydaje się już w miarę ogarnięta cena. Tu będziemy szli z drogą, więc... Cza ci się nie podoba? Także to jest nierówno i będziesz miał kratkę od sceny. Nie, bo mogę zrobić taki myk. Dobra, tak, ty we mnie wierzysz. Nie myślałam, że tak się da robić. To jest słodki, jest fajne, że możesz tak całkowicie zaplanowywać, w jakiś sposób też stawiać to. O tym chodzi. Wirusek, dziękuję ci za suba. Lutel nam kupi za nasze lajki i suby. Tak, wszystkim. Każdemu, kto tu siedzi dzisiaj, kupię Anno 1800. Zostajecie. A teraz pytanie. Czy na pewno myślicie, że YouTube za lajki i suby daje hajs? Czy statek nazywa się Santa Kreska? Chciałbym tak nie nazwać. Naprawdę? Gdzie jesteś, statku? Wux, dzięki za suba. Czy mogę mu zmienić, tak? Co wy chcecie? Santa Kretka? Mister Szczepan. Ja od razu się przybyli, jak powiedziałeś, że będziesz kupował. Kto jest mistrzem twierdzy? Ja. Nie wiem, jak wygląda walka na lądzie, ale nie ma wojsk lądowych w tej grze. Więc nie wiem.
Macie tutaj ten wpływ, więc może ten wpływ jakoś wpływa na przejmowanie miast. Witaj, Kamilu Kęska. Click for details. Tutaj no jest military, więc to może jakoś wpływać. Wpływ jakoś wpływa. Ale co dokładnie może robić? To się dowiemy, grając w te gry. Dobra, i teraz tak. Są już jakieś tam świneczki, dupeczki. Mam już za dużo ziemniaków z tego co widzę, a za mało alkoholu, więc trzeba jeszcze jedną destylarnię postawić. No już trudno, niech stoi sobie tak. Nie jest to równe, więc trochę mi to psuje moje plany życiowe, ale przeżyję. I rzeźnika. Tutaj niech się te świnki rozwijają i nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak rzeźnik. One będą zabierane stamtąd i rzeźnik będzie gdzieś tutaj. Mogę wcisnąć tego rzeźnika. Tylko pytanie, co ja później zrobię z drogą. Coś zrobię. Oni tutaj mają jakby sklep od razu. Nie? To tak wygląda, jakby to był sklep od razu. Ciężko mi zobaczyć, z której strony to trzeba było postawić. Taka gorąca kiełbaska to się wręcz nazywa. Czekajcie, może walę to bliżej... Misiu, Pysiu. Ej, gorącą kiełbaskę mogę im tutaj wrzucić od razu. Co wy na to, żeby mieli gorącą kiełbaskę? Ej, chciałem trochę inaczej to zrobić, ale ma to sens dla mnie, żeby tu im walnąć gorącą kiełbachę. Tę grę za mapę z największą liczbą wyświetleń na twoim kanale. Ile masz gier na Steam? Ponad 100. Born 1, 2, 2, 1, kiedy sobie to mówiłeś, że... Krzysiek, bo to od Krzyśka ten... Mikasza dostałeś, oblegam. No i wrażę, że pamiętasz. Witaj, wielka gruba świnia. Cześć, miś. Śliczna jest ta gierka, ale ja biedny student. No zobaczymy, może na premierę uda mi się ściągnąć od Ubisoftu jeden nie. czy dwa kodzik, to rozlosujemy, ale nic nie obiecuję, bo mimo wszystko drogie gierki, ale też nie jestem jakiś wielki YouTuber, żeby chcieli tak po prostu dawać. I wtedy dopiero suby się liczą, proszę państwa. Cię chcę, dobra, jednak nie, ale to by było nawet przyjemne może. A no kiełbaski by mogli to sobie kupować od razu, żeby na to, żeby im tutaj walnąć kiełbaski. Chod, żabkę hejka, dokonujesz. Skorupa Łukasz. Żabkę chcesz tu zbudować, mówisz, z hotdogami. Tak, dajesz, no dobra, no to chyba sobie postawimy tutaj, będą mieli kiełbachy tak od razu. Będą biegać tu i będzie ładnie pachnieć. Przy rynku akurat. No od razu mogli, bo tu konkurencję robimy, czy on chce tu kupować, czy od razu tutaj od... Czy ten rzeźnik tam, czy ta baba tańczy i się cieszy, że będzie świnie zabijać? Widzicie tutaj? Co ona odwala? Ale nie, serio, co ta baba odwala tutaj, halo? Czy ona się cieszy, że zabija świnie? Te dobre świnki mam, komu je dam? Co tu się dzieje, o co chodzi? Dobra, przestała tańczyć. Nie, bo ona może jest z budynku jakiegoś i jakoś się zrespiło przy tej świniarni przez przypadek. No tańczy tam cały czas. Dobra. Skupmy się bardziej, już powiem. Żabkę, tylko świnkę. W żabce są! Wypraszam sobie, w żabce są hotdożki. Dobra, musimy... Jak zagrać przed premierą, można było się zapisać na beta testy. Ale już raczej po ptokach. Mówiąc szczerze. Może jeszcze będą jakieś. To trzeba śledzić po prostu. No. Tam mają zadania dla mnie. Zaraz je sobie wykonamy. To jest ten, co mi tam da to dziwne coś. Dobra, dawaj mi swojego gifta. Dziękuję. Dobra. Derek, nawet witam cię. Właśnie, miałam te mody, żeby grać. Do czego mody? No wczoraj tak wieczorem, przed snem, ustałam, że to jest najwyższy czas przejść tę grę, ale nie przejdę jej po prostu, sobie gram mody.
Dobra, i tutaj sobie wrzucimy itemek, który dostaliśmy od mojego ludu. I nasza kopalnia ma zwiększoną produkcję o 25%, więc miło i przyjemnie, można powiedzieć. W ogóle za chwilę musiała jedną osobę poprosić, ale to ten. Mnie? Nie, to z czatu, o ile jest obecna. A o co chcesz prosić? Żeby ogarnęła swoje konto na stronie. To źle brzmi. O co chodzi? Czy da mi się o co chodzi? O, mam pewien pomysł w sumie. A nie, to jest za duże, tak? Fuck. Bo ja tutaj postawiłem ostatnio, to głupio było, że tam postawiłem, mówiąc szczerze. Czy jest sensowny typ na czacie? A, właśnie, panie sensowny typ. Sensowny typ, jeżeli ogarnij jest... swojego Steama, bo ciągle wysyłasz jakieś zawirusowane wiadomości na Steamie. Chciałam powiedzieć, że którego zapodobnie zakowali ci Steama. Więc chciałam tylko powiedzieć, że zmień sobie hasło, bo wysyłają wiadomości po ludziach. Co tutaj się dzieje? Missing goods, czyli zaczyna się robić za mało deseczek, znaczy pni. Dobry wieczór, Hauer Bass. Elo, elo, 3, 2, 10. Czyli jeśli stawiamy dom w dużej ilości, brakuje nam surowców, żeby wszystkie postawy od razu, to warto część budować. No możesz to... zaplanować po prostu, gdzie chcesz postawić, nie? Wtedy jak będziesz chciał, to już będziesz mógł później go postawić. Więc to wydaje mi się całkiem przyjemne. Witam tu i Mr. Pajac. Mr. Pajac? Co? No nie, ja powiedziałam. Ja czytam po prostu tam po tobie, się zastanawiam, o co chodzi. Zastanawiam, czy chcę to tak zrobić, czy przesunąć trochę o jechach. Chociaż, bo tu będą trzy pola, ale muszę drogę walnąć, nie? Dobra, nie, to ja to usunę. Przesunę sobie tu o jedno. Czy jak sądzisz, w 2019 premier będzie miała również nową stronę Starterstwa? Ja osobiście sądzę, że obie przesunie premierę na 2020, aby nie gryzło się z Anno. No, tak mi się wydaje. No, skoro i tak przesunęli już to Anno, to Settlersi pewnie wyjdą albo jakoś mega późno w tym roku, ale się nie opłaca raczej w listopadzie, grudniu. Kwietniu. Więc podejrzewam, że wyjdą pewnie tak samo jak to Anno, tylko że w 2020 gdzieś kwiecień. Panie Michale, był ten post na społecznościach. Witam TB, TB, przepraszam, teraz już jest TB. Wydoroślał. Piwnica cienia. Nie wolno się naśmiewać. Witam Kapifili. Eluszkę. Dobra, no tu się nie udało, ale trudno, burżuazja będzie sobie mieszkała. Z tego co wiem, nie da się podbijać wyspę Sai, tylko odrywać odległe lądy do kolonizacji. Dobra, ja sobie już zacznę planować drugą część. Gdzieś tu chyba. Przy bizonach. Ona będzie gdzieś... Szkoda, że to nie jest dłuższe te paski takie, bo one pomagają w planowaniu, ale mogły być dłuższe. Mogły być nieskończone, co by to komu przeszkadzało, jak mi się wydaje. Dobra, tu zaczniemy sobie budować taką lepszą wiochę dla lepszych ludzi. I oni tam sobie będą mieszkać też w przyszłości. I tu już mogę próbować trochę inaczej robić. Nie. Czy polecasz tę grę Nutellu, bo rozważam zakup. Jeśli lubisz City Buildery, no wiadomo, ta gra nie jest ustawiona na walkę, jak twierdza Age of Empires, coś takiego, tylko na naprawdę przyjemną rozbudowę. Są elementy walki, nie jest to tylko City Builder, bo można tutaj na statkach walczyć, ale tak, no to bardzo przyjemna. Patrząc na nią, to chyba czerpie to, co najlepsze z City Builderów. No, zdecydowanie. Myślę, jak to zrobić, bo chciałbym zrobić tak, żeby w środku były jakieś ładne rzeczy pomiędzy tymi budynkami, tylko jak to... Czy nie lepiej... A może tak to zrobię? Te tutaj są dwa, tak, pola? I tutaj też są dwa i...
Mogę pójść tędy wtedy i tutaj zostawić sobie i tutaj ładnie ich tak zabudować czy coś. Myślę, że to nie będzie aż taki zły pomysł. Przynajmniej tak mi się wydaje. Już tam zaraz pewnie będą krzyczeć. Ty to lutelu nie umiesz budować. On nie twierdzę, Juliuszu Słowacki. Inne gry też są dobre. Dobra, i teraz musimy to pociągnąć. No tutaj już jakąś drogę robiliśmy, to możemy to połączyć. Wszystko jest możliwe, jak się tylko chce. Tą drogę możemy połączyć. Dobra. I będziemy tutaj tworzyć coś, mam nadzieję, ładniejszego. Ty to lutelu nie umiesz budować. No Krzysiu, mi się to podoba, właśnie to jest to w tego typu grach, że każdy ma swoją koncepcję na to. I to nie jest, że to jest brzydkie, tylko mi się to podoba, no. Nie musi wam się podobać. Dobry wieczór, panie Płethol. Jak oceniacie oprawę muzyczną? Bardzo taka pasująca, bo to jest przyjemne. Sobie budujesz na spokojnie, niczym się nie przejmujesz. Ta muzyka jak najbardziej pasuje do tego, jest przepiękna. Czy ty mi zmieniasz miniaturkę? Nie, nie włączam, bo już mam zapisaną, więc sobie już wychodzę stamtąd. Dobra, teraz tak, skupmy się na tym, czego tak naprawdę nie mamy. Co te lepsze frajery chcą? Chleba. Dobry wieczór, panie Płetwalu. A, kościół mogę im postawić. O co chodzi w tej grze, lol? No to jest City Builder, o budowaniu. Chodzi o budowanie. Tu bym postawił kościół, tu się może coś zabuduje w później, znowu. Przy pub, przy kościele. No już trudno. Dobra, będą mieli kościół, wyraz ksiądz, cieszy się. Pracownicy też się cieszą, tu możemy jeszcze w drogę walnąć. O, brawo. Tutaj coś kiedyś zbudujemy. Jeszcze nie wiem co, ale coś się zbuduje. Dobra, no straż pożarna się przyda, no to postawię chociaż tutaj na razie taką prowizoryczną. I teraz... A, wiem. No bo jak chcemy żaglować... A ja chciałem to tu postawić, a ja myślałem, że to jest do 4 są, a to jest 5 pól. To wszystko. I wszystko się... No dobra, aż trudno. Postawimy to... Nigdzie. Tutaj to postawię. Tu? No, to jest ten problem, że te budynki są... A tam po drugiej stronie się nie zmieści? Koło tych domów? Tu? Niżej teraz, tu. Tu, no właśnie chciałem. Nie. Ale tu jest... Nie, bo tu jest drwal. Tu mu zabiorę drzewa, nie mogę tutaj budować. Ale tutaj to po prostu zbudujemy. Tak jak mam to planować, to nie wiem z której strony. Chyba od tej, mi się wydaje. Ile tam w ogóle, co to tam potrzebuje? Cegły. Właśnie jak my takimi cegłami stoimy. No i tam do góry, ale chyba więcej fabryk trzeba było nastawiać. Tak, bo mamy w sumie dwa, to jeszcze ze dwie fabryki można było tutaj gdzieś wrzucić. No tutaj sobie wybudowałem. I sobie fabrykują. Gdzie rdzęce niedźwiedzia, gdzie się postawimy. Postaw kości obok pubu, no właśnie gdzieś tam go postawiłem, Newk. Mój ulubiony argument, że coś jest piękne, ale nikt nie powie dlaczego piękne. No. Ale... No, tak, że ktoś mówi, że nawet się brzydkie. A, no. No dlaczego jest piękne? No, bo to jest kwestia swojego gustu jakiegoś. No mi się po prostu podoba. Nie umiem ci powiedzieć dlaczego. Mi się to podoba, bo moim zdaniem jest to, wiecie, nie jest to naciupane tak byle jak, tylko ma to jakieś tam, w mojej głowie ma to już jakiś plan to wszystko. I dlatego uważam, że nie jest to źle zrobione. Tutaj jest trochę gorzej zrobione, nie? Ale już dalej nie mogę posunąć, bo jest to ten klif. Ale już trudno. Da się żyć. A nawet tyć. Hehe. Nie chciałem tylko tu. Dobra. Na razie taką prowizoryczną. Super to wygląda. I teraz tak. Tego nie mogę ulepszyć. To tych tutaj ulepszmy sobie. Okej. Okay. Ładnie to wygląda. O nie, mydło. Najpierw pójdziemy w ten, w pszenicę. I tu byśmy robili pszenicę. W jaki sposób my z tą pszenicą pójdziemy? Bo te damy raczej pójdą gdzieś tam też.
Tutaj nie da rady. To pszenica dużo wymaga. Z pszenicą tu możemy coś pokombinować. Nie, łoś mi tu biega. Z pszenicą tu coś pokombinujemy. Na razie dwie sobie zrobimy. Painflitz Pickett, healthy on his protest. If some silver spoon stiffs want to deny us, tak to widzicie, aż daleko mi dochodzi do. Nie, to inaczej będziemy musieli. Tak to zrobię. A, czyli to tak się mi psuje. Dobra, a jak tak walnę, to jest 114 i. I teraz 9. Tu nie będę rady. Kurde, jeszcze 2. A to takie dwa, tak jak ostatnio, coś takiego tutaj zrobimy. Tak to jakoś połączymy. Będzie to miało ręce i nogi, mam nadzieję. Aha. Dobra, coś takiego tutaj. Chociaż... Czekajcie, wyszło mi tak samo? No tak, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Dobra. No i na razie taka, tutaj takie dwie farmy pszenicy będziemy sobie mieli. Siemka, Robert Bołdziło. Witaj Jakubie Kubala, który się cieszy, że ktoś dał łapkę w dół. Witam 5-7. Witaj 5-7. Witam za jaką karę? Za jaką karę, o co chodzi, towarzyszu Jakubie? Może Ancestor już był? Ostatnio był nawet. Jest... Dwa tygodnie temu był przecież Ancestor Legacy na streamie. Był i nic mi nie powiedział. Było przyjść. Dobra, z tego co ja tam chyba widziałem, powoli będą się pewnie ryby kończyły. A tu co przeszkadza? W sensie, że ten statek... Witam w katerze XD. Tak mi tu nie pasuje, tu było ładniej. No, cóż, z tej strony bardziej mi pasuje. No. Nie wiem, czy ja muszę mieć tą drogę. No, zobaczymy. No czemu? Jak przeszkodzą tam po środku? Nie trzeba mi. Nie ma ten. Mówisz, że nie ma magazynu w pobliżu, czyli musi być. Jedna starczy? Tak, jedna i my wszystko jest. Musi być tak. Bzyku! Witaj, Bzyku. Niepodobny, no ale ogłaszałem, że będzie dzisiaj. Bzyku, ty mi raczej opowiadaj, co się na twoich streamach dzieje, że ludzie przychodzą i mówią. Tam pijesz, coś robisz, krzyczysz, wyzywasz. Tam dymy, dymy są, kurde. Aspirujesz jednak nie na gaming channel. Dobra, to potrzebujemy... Gdzie my chcemy chleb robić? No tam pszenica jest, ale to nie znaczy, że... Exis, również cię witam. Młyn bym postawił tak... A młyn nie musi mieć też koło siebie tych pól? Nie, 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 bo to nie ma znaczenia. Przepis na dobrego streama. Dobra, tu. A piekarnię, to już znowu powiem, wcisnął gdzieś tutaj. O, i piekarnię bym tu wcisnął. I będę... To ładnie będzie to wyglądała. To jest, nie, tu jest wejście, nie, tu. No tak jest wejście. Nie, to jest wyjście. Nie, no to... Tak, nie, tutaj pracownicy wchodzą na moje. Znaczy, w teorii, no to jest z boku, ale z boku się nie da. To w ogóle robi różnicę, z której strony? Nie. Więc będą wchodzić troszkę inaczej, no nie musi być... Nie musi być... No, też mają. Mogą przejść po Mogą tam łazić, no już to poradzą, są ludźmi, kurde, chyba potrafią myśleć. Ej, jak jakieś potrafią. Dobra, jest tak, czy to jest, to w ogóle nie jest żelazo, ojej. Tu jest żelazo, dobra. Niechaj będzie. Albo i nie, czekajcie. Wystarczy? Tak, działa. Nie, nie działa. Nie działa. A, cholera. Czyli musi być jakoś tak. Dobra, i teraz już działa. Nie działa? Się nie połącza? Co? To jest dla ciebie za daleko? By też się pokazywało. Według tego to jest za daleko, z tego co rozumiem, tak? A tak, tu jest pokazane. Trochę dupa w takim razie, no ale no już dobra, no to postawimy kolejny magazyn, bo to o magazyn się rozchodzi. Możemy postawić kolejny, co za problem.
Nie, już nie będzie. Niech raz może tak stać, raz tak, co za różnica. Kamienne drogi to są ten. Drogi rzeczy. To są ceglane. Polecy na razie cegły na co innego ja. Dobrze, jak robi to, czego nie korzystuję. Najpierw są wprożone. Ja wiem, ale przyszedł tutaj Mr. Gimli i mówi o jej. Czy bzyku pokazał akkę. Ale więcej alkoholi ja trzeba sobie dawać. Mieszkuję, kto był na streamie z Wiedźmina, ten wie. Dobra, tak to sobie zrobimy. Zamykamy. Czemu aha, Przemku 25 napisałeś LOL? Czego nie rozumiem? Bo nie lubi LOLa. Albo lubi LOLa właśnie i chce, żebym zagrał w LOLa. Jeszcze brakuje tylko Pirka i Kulchnego. A Kalisz to co? Kalisza nikt nie zna. Jak my to chcemy tutaj... No tak musimy ustawić, nie jest to może idealne. Ale... Życie. To trochę boli. Missing goods. Teraz macie missing goods, tak? A macie pełno ziemniaków, kurde. Że te ziemniaki już powoli się będą kończyły chyba. To by wypadało jeszcze gdzieś jakąś... Tu może... A tak na rogach będę stawiał po prostu te magazyny, żeby sobie były. Witam R. Romanie. R. Romano? Ale LOL to znaczy śmiech. Nie. Nie w moim świecie. Nie będziesz mi mówił jak żyć. Jakich masz przeciwników? Szczur, wąż, wieprz, to prawda. Takich tu mam. Są panią, już mam wojnę niestety. Zapomniałem, że mogę zadania brać od nich, ale uznajmy, że jeszcze nie czas, bo oni tam chcieli surowce, których ja nie posiadam. Tu mam 4. Dobra, tak to sobie zrobimy. Ważniejsze pytanie w bzyku, kiedy powtórka? Nie lubię LOL. A. Nie lubię LOL. Ma prawo. Ja wiem, że wy nie widzicie wizji budowania tej tutaj mojej wioski, ale ona... Ona ma wizję. Ona sama ma wizję, ta wioska. Team Lutel ogól brodę. Czemu? Mi się moja broda podoba, a to chyba najważniejsze. Magazyny powinny broda do siebie stać w odbiciu lustrzanym. Jak do siebie, w sensie? Jest przecież. Ale magazyny. A, Awe Lutelu? Żadne awy. Czy gramy dzisiaj bez spichlerza i obozu najemników? Niestety już. Niestety nie. Dobra. Charcoal. Trzeba wycinać jakieś drzewka. No tu nie będziemy zanieczyszczać. No właśnie, jak my tutaj z zanieczyszczeniami? Czy ja chcę tutaj im od razu pszenicę zanieczyszczać? To nie będzie chyba zbyt dobre. Ale tutaj też będą domy. Pójdziemy tutaj może z zanieczyszczeniami na razie. Czy w tej grze są kappa pulty? Yo, yo, warowniku. Yo, yo. Elu, elu. Nie, ale są działa. Czyli prawie jak kappa pult. Prawie. No, tak to sobie zbudujemy. Teraz już niestety... Pollution mamy, no właśnie. No i nie podoba mi się to, że świniki zabijamy. Ciapa radzę, no mydło trzeba będzie też niedługo robić. Właśnie więcej świnek może z tego tytułu zrobimy sobie, jak chcemy mydło. Wiecie co, szykujcie się, nie? Mam nadzieję, że tym razem już nie będzie dziwnych błędów. Dobra, i to tak jakoś robiliśmy, nie? O, tak i nie, tak by było. O, super. Super świnki z was. Ten budynek... A mydło to tu będziemy gdzieś robić chyba. Z której strony tu jest przód? Szymonie, te to są już za stare czasy. Jakie czasy są za stare? Już za stare czasy i zapaść do rozgrywki bzyka mi się nie gina się. Planujesz nagrać coś z Bosia 2? Czasami nagrywam, no. W ostatnim miesiącu pojawiły się dwa filmy i dwa streamy były. Więc coś się co jakiś czas pojawia z Bosia 2. Jak najbardziej nie zapominam o tej grze. A w ogóle tutaj coś... A, to jeszcze jest zablokowane. Trochę dupka. Muszę mieć więcej farmerów.
Może z jakąś ekipą. Jaką ekipą? Ale co z ekipą? Bosia. Z ekipą? Wszyscy są dorośli, to tak ciężko mieć już ekipę. Tutaj sobie walniemy coś ładnego. O nie! Dobra, ja nie... Czemu nie mogę? Nie masz. Albo ona chce 60 tysięcy, to spadaj na drzewo. Kupię bagu. Miałeś 60 tysięcy? Tak. Z jakiego powodu? Żeby nie była ze mną w stanie wojny chyba. No to niech ona tobie da 60 tysięcy, żebyś nie był z nią w stanie wojny. Twoja broda jest cudowna. Dziękuję. Dobra, tak to sobie zrobimy. Czekamy na Bosia i Forge. No, to też. Co sądzisz o Rzeczpospolitej? Tu jeszcze jej nie wybudowałem. Dokładnie. Dobra, teraz żebym nie zrąbał, ja dobrze myślę. Chyba dobrze myślę. Ach, jakie to jest piękne. Jak mnie się to podoba, moi drodzy, ta moja wiocha. A mnie musi. Ważne, że mi się podoba. To im mogę kościół tutaj w przyszłości walność, sobie go zaplanujemy. Może być w sumie. Tu będzie, nie? Tak, wejście od tutaj. Tak jak typowo w Polsce, nie po kościele do galerii handlowej. No tutaj mamy, prawda? Pasuje. Jak najbardziej pasuje, moim zdaniem. Dobra, musimy mieć więcej pracowników. Na razie tutaj będziemy ogarniać takie rzeczy z robotnikami lepszymi. O nie, tamten nie mogę ulepszyć. A co do im nie pasuje? A już za daleko od marketplace'u, a bo droga zawiła. Tak, coś pomyślimy w tej kwestii w przyszłości. Nie, ile tam potrzeba do... A, 4 dechy. A co my tutaj tak słabo z dechami? No to niedobrze, bym postawił sobie w takim razie jeszcze więcej drewna, mój panie. Może być tu nawet. Czy za mało patrzę na te krechy, które oznaczają, gdzie budynek się kończy? O, to jest nawet przydatne. Dobra. Czy kościół ma krzyże? A czemu miałby nie mieć? Czekajcie, sprawdźmy ten wybudowany. Ej, nie ma krzyży. Nie ma krzyży. Amstwo. Ten kościół naprawdę nie ma krzyży. Czy jestem ślepy? No nie ma krzyży. Amstwo. Dobra, baba mnie nie lubi, trudno. Baba mnie nie musi lubić. O, co ciekawe, jeszcze nie wybuchł pożar. To jest akurat dobre. Dobra, więcej ryb i więcej drewna zaraz trzeba będzie i więcej owiec. Więc pójdziemy wpierw w deseczki. Co się stało? Co się stało? Jest mały krzyż, ja tam nie widziałem, że był krzyż. Gdzie jest krzyż? Dobra. I tam White Fox. Ale nie będą tutaj te ryby. Trochę psujemy to wszystko. Czy mogę to ulepszyć? Mogę. Się przyda. Już teraz nie powinieneś tak narzekać. Mnie nie stać. Okej, okay, a ta pani mnie lubi, no i to bardzo miło, że ta pani mnie lubi. Trzebuję więcej desek. Na samej górze od tyłu kościoła, zaraz sprawdzimy. Powiedz suchar, od tego tam gdzieś bzyku jeszcze. Właśnie, bzyku, gdzie jest od sucharu. Nikt nie powiedział, że to rzymskokatolicki kościół. Wolisz gry AAA czy niezależne? Niezależne. Ostatnia gra AAA. To był Wiedźmin 3 chyba, w co grałem. Dobre, fajne. No ale... Tak samo, no zdrowie, tak samo dobrze można się bawić przy grach niezależnych.
Jak można zagrać w betę? Dało radę się zapisać do beta testów, ale już nie PopToken. Znaczy nie każdy, kto się zapisał, dostawał ten przede wszystkim. No ja dostałem jako youtuberę, więc wiecie, ale tam tego co widziałem, to jak się zapisywaliście, trzeba było podać tam wasze doświadczenie z poprzednimi grami z serii, więc raczej brali osoby, które rzeczywiście coś wiedziały na ten temat i mogły się wypowiedzieć, żeby tam pomóc, ulepszyć tę grę i tak dalej, i tak dalej. Czy gra może w Pretorians 2? Nie, ale się zapewne kiedyś tam na kanale pojawił, bo już trochę osób mnie prosiło o takie giereczki. Witaj, kochany youtuberze. Witam. No dobra, to co? Idziemy w mydło, nie? Postawię im tutaj to mydło może. Uwaga, przygotujcie się, oby nie było tego błędu teraz. Nie było błędu. Wypadł bzyku z formy, jak możesz. Tym razem nie było błędu, super. She had bunions, silly orn coot. So I says, keep your feet in health or you can't work. And your six little mouths will go hungry. Hungry. Nie mogę więcej. Dobra, ten gościu też mnie nie lubi. Na razie ich olejemy. Wiem, że mogę dla nich misję wykonywać, ale mam ich gdzieś. Pies się bije nasz. Co z tym fantem zrobimy? Proszę powiedzieć w skrócie, co zrobiłeś. Zrób przechadzkę po swojej wiosce. Aha, co zrobiłem w mojej wiosce? No to wybudowałem... O, tak zrobię, czekajcie, Ctrl G to było, nie? Tak, proszę. Czy powinienem mieć pod klawiszem usunięcie kamerki, żeby było ładnie, więc wtedy musicie patrzeć się na mój brzydki pysk. Ale wybudowałem. Wybudowałem to, co widzicie. Tam po lewej u góry macie farmy pszenicy. Tam z tyłu... Obok, po prawo tej pszenicy, tam powstaje piękna wioska. Kościół tam już jest zaplanowany, jeszcze nie postawiony, ale już tam ci, chciałem powiedzieć, poddani, tak? Czy też masz problem? Wierni zbierają na tacy, żeby kościół postawić. Czy też masz problem, miałeś odpalić tę grę na pełnym ekranie? Nie, nie miałem żadnych problemów. Nie, problem z nagrywaniem na początku. No, miałem problem z nagrywaniem na początku, że mi się migał obraz na nagraniu, ale tak to ogólnie jest samo ogromnie. Dobrze, że wiemy, gdzie pokazujesz. No mówię na prawo od pszenicy, chyba widzicie, gdzie jest pszenica, nie? Kurde, no dobra, to jest pszenica, piękna, wspaniała, tutaj się tworzy taka wioska już dla lepszych ludzi. To są robole, tam są fabryki, które robią cegły, tu są ziemniaczki, tu są świneczki, tu są gdzieś owieczki, tu są owieczki, tutaj o, no. I tu czy mamy... zagrasz kiedyś w City tak, Skyline? Coś możemy pomyśleć nad jakimś materiałem. Z czego? City Skyline. No kiedyś może coś się zrobi. Ale myślę, że już wystarczy dużo z materiałów z tej gry. Patrz, spokojnie, śmieszkowałem z tego, że pokazywałeś ręką w tym czasie. Widać chyba jak mówię, nie? Dobra, nie ważne. Nie robole, klasa robotnicza. Robole. Co nam tutaj brakuje? Cegieł. Właśnie jak my tam z cegłami stoimy? No, niby idą do góry. Świnie też idą do góry. Kiełbasy idą świnie do góry. Idą do góry. Hop do góry. Hop do góry, świnie. A, mąka jest, mało chleba, dużo mąki. Czyli można jeszcze jedną piekarnię gdzieś postawić. Dobra. Bo ja jeszcze nie poszedłem w najważniejsze rzeczy. Ojejku. Nie jest wystarczająca ilość materiałów z tej gry, bo jeszcze twojego nie ma. Witam serdecznie, ten prawidłowy youtuber, który nie nagrywa tego rezydenta. A na tym kanale to strategie. Ja się zastanawiam, gdzie... Czy to powinienem zrobić, takie wombo combo. Postawić taką fabrykę, która zasmradza przy pszenicy, nie? To by było wombo combo. A to postawisz... ma w ogóle znaczenie? Wizualnie. Ale to jest roleplay, moja droga. Chodzi o role. Znaczy, to ma znaczenie takie, że tutaj rzeczywiście później jak to postawię będzie, ale to ogólnie i to już znaczy nie ma znaczenia, jak blisko to stoi żarcia. Ale roleplayując ma to znaczenie. Ładna ta gra, no bardzo ładna, panie smoczek, chcę pani smoczek, nie wiem. Postawimy tutaj, żeby po prostu tak było blisko, nie? No i znowu obrażają moje miasto, że brzydkie się robi. Tam się znacie, kurde. Dobra. Ja mam tylko jedną
I'm confident it's ready to go. Cichej, człowieku, na razie nic tutaj nie masz confident. Żaden z ciebie confident, kurde. Dobra, ja już widzę, że mogę przejść do kolejnej klasy, ale na razie nie chcę. Dzień dobry, Dominiku, dziękuję ci za suba. Smog jak twierdzy legendy, tak. Piwa nie ma. Ej, polubiła mnie ta baba straszna, nie wiem czemu. Bo się postawiłeś. Bo nic nie robimy chyba ze sobą, w pewnym sensie. Tego typu kobieta, nie? Że jak udajesz, jak ją ignorujesz, to ona się bardziej interesuje tobą. Dobra, niech będzie, że opublikujemy te informacje w gazecie. Może są takie na minus. Bezinteresowne, dzięki za suba. Które będą pojawiać się w najbliższym czasie na kanale. Czy w taki sposób nie, ale jak wejdziesz na kanał i masz gry, które wyjdą w 2019-2020, no to tak w większości z nich możesz się spodziewać na kanale. Ja nie mam jakichś planów, bo to nigdy nie jest tak. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, co się pojawi na przykład, nie wiem, za 2 tygodnie na kanale, więc... Ciężko mi taką listę stworzyć, bo potem musiałeś się z tego wywiązać. A nagle stwierdzić, że nie chcę coś innego nagrać, nie? I Jan, dzięki za suba. Dobra. Szkołę może postawimy. Czy tym... Mam pytanko, czy masz dostęp do wszystkich warstw społecznych na to, że masz wersję nie closed beta, jeśli jest Bóg, który pojawia się jak satel dotrze do nowego świata i patrzysz o linika. Nie, zobaczymy. Ja jeszcze do tej trzeciej należy klasy dotrwałem w tej grze i nie wiem, co się dzieje dalej, więc może dzisiaj tego doświadczymy. Sant Majest, dzięki za suba. Czy chcemy szkołę tym frajerom postawić, czy ich olewamy? Bzyku, ja ostrzegam, że u mnie na razie zero regularności, ale zapraszam oczywiście. Ale postawię tym frajerom szkołę. Co ja tutaj mam zamiar wstawić, to jeszcze nie wiem, ale na pewno... O, dobra, mogę kiosk z gazetami im postawić. Tym nie postawię nic, tym lepszym postawię kiosk z gazetami. Tu będą mieli kiosk z gazetami, taki, czekajcie, już raz, 2, 3, 4, 5, 6, fuck. No, 2 kioski z gazetami to już niezbyt. Ale no i... Bądź tu, tu może? Nie, to co zablokuje. Gdzie by tu kiosk z gazetami postawić? Przy kościele? To tak głupio. Albo tu będzie... Nie, dobra, wiem. Tu będzie fontanna czy coś, co chyba zajmuje 4 pola. Tu walniemy kiosk z gazetami. O, dobra, to trzeba tak zaplanować na przyszłość już. I tu będzie kiosk z gazetami. Ja mam dostęp do 2 pierwszych warstw na nowym świecie i 3 starych. A co to znaczy nowy świat i 300? Aha, że możesz przejść, dobra, rozumiem. To pewnie ja też raczej tyle będę mógł. Może będę mógł przejść z tej wyspy na kolejną jakby. I na tej wyspie kolejnej będę miał tylko 2 warstwy i się kończy zabawa. Czyli będę mógł tylko te 2 mieć i tyle. Tak to rozumiem. Na razie zostawimy sobie, aż odblokujemy więcej rzeczy. A, policja by się przydała tutaj, tej kołocie. Anno 1800, gra, która wychodzi 16 kwietnia. Coś tu trzeba będzie jeszcze wykombinować. Nie mam pojęcia co. Przy pubie postawimy policję, nie? Żeby cwaniaczki nie myślały. Tak? Nie, tak jest przód chyba. Dobra, tak to postawimy. Oni też tam się chyba trenują. Tak, oni też się trenują na początku, dobra. I jeszcze musimy... Ojejku, jeszcze więcej fabryk, które zanieczyszczają całe moje życie. To tak czy tak? Chyba tak. Dobra. Trzeba będzie więcej roboli tutaj narobić. Okej. Pięknie to rozwijamy, moi drodzy. Przynajmniej mi się to podoba. To na szkołę sobie trochę poczekamy. Kościół szybciej tutaj zbudujemy. Jeszcze kilka cegieł. Jak my tu stoimy? Cegły jakoś lecą, to spada.
Ziemniaki powoli spadają, ale się utrzymują. A owce, właśnie, ja w owce miałem jeszcze pójść sobie. Bardzo dobrze, wychodzą z kościoła, idą na zakupy, a później idą kupić kościół niedzielnego. Już nie potrzeba tego osobnego budynku, jakby. A nie, lepiej milicję zrobić. Nie da się. Ja miałem te owieczki, jak tutaj wciśnięte tak do dupy, nie? Że już trzeciego nie wcisnę. Chyba, że tu jakoś. Że tu jakoś wcisnę te owieczki. Co one tam potrzebują? A trzy takie pola. No to jedno jestem w stanie to wcisnąć. To wciśniemy sobie tutaj owieczki. Chyba, że tu nie, to nie ma sensu. Dobra. I tu jeszcze mamy dodatkowe owieczki. Gdzie są drabiniarze? No niestety nie istnieją drabiniarze, niestety. A tak to bym tylko drabiniarzy robił, się niczym innym nie przejmował. No niestety. Więcej, ogólnie więcej chyba jednak tych owieczek trzeba narobić. Czy coś chcesz zająć? Nie będę się zajmować. O nie, obraziła się na mnie. Nie będziesz zajmować innych wysp. Nie pozwalam. Tu bym poszedł z drogą. Jeszcze zrobił jakieś ładne miejsce na owieczki. I takie dwa od razu chyba. O nie, wybuchło! Lisami mi wybuchło tym razem! Lisami? Co? Lisami! No i wiesz, by opatrzeć. Ja się spojrzę. Czyli, a tu, no umydlarnia tu jest? Nie, no, owieczki. Słuchaj, że owce nie wyleciały. Szkoda, że nie wilki. One już tam się, te lisy, one już się czaiły na twoje owce, żeby je zerzać. W sumie, ej, to ma sens. Agent mówi, że Anno wygląda lepiej niż Tropic Tide. Zdecydowanie uważam, że jeśli chodzi o City Buildery, które wychodzą w tym roku, to Anno 1700 jest 1000 razy lepszy niż Tropico 6. No bo tam jest 6, a tu jest 1800. To już jest 1000. Nie ma ruchomych tarcz, niestety. Dobra. Jak już 1800 gier z tego wyszło z Tropico, to już pewnie też mieliby jakieś już. Tym trzeba pub zrobić. A co tam to jest taki jakiś mała buda, kurde? No kiosk, to mówiłem przecież, że ten kiosk co budowało. Przepraszam bardzo. Ale co jeden kiosk się buduje, to targ zrób z kilkoma kioskami. Tylko jedna gazeta, po co im więcej tych. Znając Ubisoft, to i tak ta gra ma uchylliwe zabezpieczenia. Po co są zabezpieczenia? Nie wiem. Ale na razie tak to zrobimy. A bo to chodzi o jakieś tam optymalizacja, wtedy jest gorsza, tak? Ja się nie jest. Dobra, jest kościół. Bardzo ładny kościół. Ksiądz się patrzy, wcale nie widzi, że tam dalej jest jakiś pub. Dobrze, że pub, a nie... A jest coś, co jest w stanie tu zbudować? Co takiego? Przybytek? Nie, nie wydaje mi się. To już postawi... A nie, bo... A. Na razie armat nie będziemy robić. No tak, tutaj czy nie będzie mogę... polska wersja. Polskie napisy będą, jak wyjdzie ta gra. Dobra, no to już trzeba będzie przechodzić do kolejnej tutaj klasy. Nie, ja wam nie pozwalam nowych wiosek zdobywać, frajerzy. Właśnie, ja powinienem pójść w nowe statki. Witam, zastanawiam się, czy kupić najnowsze Anno, czy poczekać na nowe Settlersy. Możesz kupić to i to. Trochę poczekasz, pewnie z rok na nowe Settlersy. Na Settlersy to pewnie poczekasz, a teraz ten... A teraz to History Collection było ile? 80 zł ostatnio. No to masz 7 Settlersów. No. Więc... 50 kata z lisami w rogu nie ma. Co tu potrzeba w ogóle? 20 cegieł, no dobra. Czy mamy jeszcze gdzieś miejsce na wydobywanie? Tu nie, tu nie, tu nie. Tu, tak daleko. Trochę dupa. Tylko 3 mam? Powinien być 4 na wyspie. To trochę słabo.
Ech, to mi się totalnie nie opyla w tym momencie tego wydobywać. Jest za daleko od wszystkiego. Musimy lecieć na dwóch na ten moment. No nic, dobra. To czekamy sobie na jeszcze jedną cegłę. 50 kata z disami, wroga nie ma. Karolu, nie musisz krzyczeć! Naprawdę, nie trzeba. Nightbot się dzisiaj zepsuł jak coś. A co, w ogóle nic nie pisze? Nic, totalnie, jedynie to czasami da bana, ale... Niedobry ten Nightbot. Dobra, i tu mogę tworzyć sobie stateczki. Tylko co widzę na razie dwa, bo to jest zablokowane i dopiero w następnej klasie robotniczej jestem w stanie to odblokować. A zróbmy sobie jakieś dwa gunbo... Nie, jeden mogę tylko. A, nie jestem w stanie zakolejkować, na taki mnie nie stać. Dzień dobry, wasza. Armat nie wiem. Adrian, dzięki za suba. Że będzie więcej armat w takim razie robić. No powinni się tam mieć niedługo, no. Owieczki tam powinny się w końcu zestakować. Trochę ich narobiłem. Dobra, w każdym razie... Czy wiesz, że będzie kosztował w czasie premiery? Jest cena obecnie 240 zł. Znaczy do premiery nie stanieje. Dzień dobry, Marcinie, dzięki za suba. Dobra, i teraz niech wam będzie, który budynek zasługuje na to, żeby przejść do kolejnej. Na razie żaden, bo mnie nie stać. A, bo wy szkoły nie macie? A wydawało mi się, że ktoś mógł przejść. A, bo ten nie jest... Ten jeszcze nie mógł, dobra. Czyli szkoły potrzebujecie... I czemu wy nie dostajecie mydła? Okej? Okay. Macie fula tam, ale... Nie jest jakieś... Nie, jest zero mydła. A bo on chyba... A, bo on chyba nie wychodzi... Czekajcie, czy on... Czekajcie, czy on potrzebuje tutaj drogi? Czy o co chodzi? No przecież tu macie... Nie rozumiem, co tu się odwala z tym mydłem. Nie buduj statków do czasu największych. Reszta ma słabą szybkość, a teraz jest inna mechanika szlaków handlowych. Czemu tu jest full? Czemu tu jest full, jeżeli w magazynie mam zero? If I see another biscuit. Bo wykorzystanie jest 100%. Może i tak być, ale tutaj nikt nie ma mydła. Nie bardzo wiem, co tu się odwaliło. No tam jest jakiś wykrzyknik przy tym. Może... Nie, niżej. No... Aha, to nic nie jest. Nic mi to nie mówi tak naprawdę. Nie masz drogi do magazynu, tylko jest za daleko. Nie, to by było napisane. Aha. To czemu to nie mówi, że nie ma drogi do magazynu, tylko mówi, że jest już pełny? Możemy i tutaj wybudować magazyn. Dobra. Mała wydajność wózków. Teraz już powinno być ok. Czyli teraz frajerzy już mają dostęp do mydła, no powinno się tutaj wzrosnąć. Szkoły jeszcze nie wybudowałem. Potrzebuję więcej tych belek. Jak stoimy w ogóle z żelazem? Dużo, dużo. Tutaj tego jest mało i tego. W teorii moglibyśmy więcej tego zbudować. Dobra, mamy statek. Jest taki szczelający. Jakoś jak zagrać w beta, no niestety już się nie da, z tego co wiem. Jak się nie zapisałeś do tej pory, to już się zagrasz. Znaczy, no ja widziałam, że jakiś tam TV gry, gry online rozdawało kilka tam kodów w tej wersji beta, ale... No to już po ptokach, tak no, czy się. No, to byś musiał poszukać jakieś, mieć zasubskrybowane pewnie jakieś takie... Ale czekamy na szkołę w takim razie. Bo mydło, z tego co rozumiem, to w końcu będzie tak. Mydło się już zaczyna pojawiać. Tutaj zaczyna rosnąć to mydło. No i jest dobrze. Jedyny problem jest z... Tak, bo muszę postawić więcej w takim razie jeszcze tego. Piekarni. Tu im wcisnę kolejną. Nie ma to sensu chyba. Tu im wcisnę. O, tutaj miałby większy sens. Taka piekarnia. O. I ta piekarnia jest ładna. Co tam?
Tylko, że no właśnie, tu drogi frajerzy nie mają. Czyli muszę tak to zrobić niestety. I też będziecie mieli? Tak, dobra. Już tam zaczyna lecieć. A tu mogę im postawić jakieś drzewka czy coś. Macie drzewko, tu macie krzaka. A tutaj, nie wiem, z tej wcześniejszej ery mogę dać wam trawę. Po prostu. Ładnie, ładnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, mamy 15 belek, a żeby postawić szkołę potrzebujemy 20. Czyli jeszcze sobie chwilę poczekamy. Widzę, że to jeszcze mogę sobie ulepszyć. Już ulepszmy te wszystkie tutaj. Witam, Maty. Witaj, Matysie. Czy Matys się witał tak naprawdę? Pisał Tuja. Czy Tuja to jest powitanie? To jest, Tuja to jest... Chodziło mu o to, co tutaj robię chyba. Przepraszam, może coś wpisać i zobaczyć, czy się odpali. Co? Nightbot? Nie ma Janecikowskiego, to ja nie mi testował, więc... Ale jak nie było Nightbota do tej pory, znaczy, że coś mi się stało. Ty w ogóle nie widzisz moich wiadomości. On się pojawia z dużym... Dobry wieczór, Alku Purzyński. No i Jurczak Jarek, jak nie odpisałem, to jeszcze nie miałem kiedy, no. Teraz ci nie odpiszę, wybacz. Musisz poczekać. Dobra, musimy czekać tak czy tak, więc mogę sobie rozwiązać jeszcze tę wioseczkę. Taki napis powinienem zrobić, taki LUTEL, wielki napis taki. To by na pewno było ten. Piękne, wiem. O, jest, odpalił się, o, odpalił się. No i pajak rzucił, przepraszam. Hej, Kamilu. A już z grafem pisaliście, no właśnie, czyli był zablokowany, ale coś teraz trochę się odpalił, więc... Czemu nie budujesz lepszych dróg? Bo to wykorzystuje cegły, których i tak mam mało. Na przykład dopiero co mam ledwo na szkołę, jeszcze czekam na te belki, czy zwał jak zwał. O co chodzi w tej grze? Rozwijasz wioskę, jak widać, tworzysz wspaniałe miasto. Typowy city builder. Dzień dobry, proszę się przedstawić. Dzień dobry, nazywam się... wszystko bym postawił więcej tego... Skąd wziął się przed nim magiczna kredka? Kiedyś z koleżanką założyliśmy bloga i potrzebowaliśmy maila, na którym będziemy opisywać nasze zmyślone historie życiowe, bo byliśmy tak Wenea z King Konga i uznałyśmy, że magiczna kredka to będzie idealne. Nazwa tego maila i tam po prostu nasze historie opisaliśmy jakieś wymyślone. Nic ciekawego, jak w większości chyba tych. Chyba większość ksywek nie jest ten jakaś taka No nie. A to sobie rozwiniemy, chociaż o, wykorzystałem przez to całe cegły, no ale i tak pewnie na razie nas nie stać na lepsze rzeczy. 5-7, dobranoc. Przepraszam, czasami po prostu gdzieś indziej mam też. Inne rzeczy robię i tak ciężko mi spojrzeć. Widzę, że dalej jest problem z tym alkoholem. Ale my już tutaj nie zmieścimy chyba. Więc muszę iść bardziej w tę stronę. Mogę sobie stawiać. Dobra. I teraz... I teraz... Postrzeg policji tutaj zrobiliśmy, ale jeszcze tu też by się przydał. Co tam w ogóle potrzebuje? 10 cegieł. Na razie się zaplanujemy może. Czekajcie. Są 4. Jeśli dobrze liczę, to tu mogę postawić. To jest na razie zaplanowane, więc to nie ma znaczenia tak naprawdę. Dobra, a tu potrzebujemy no właśnie cegieł, których na razie... Jest jak na co tam Missing Goods. No tutaj powinniście za chwilę mieć. Dobrze, 5-7, to jeszcze raz dobranoc 5-7. No to z tym chlebem powinno iść lepiej. Mają mydło, tylko szkoły im już brakuje. A cegły są. Kurczę, no kończy mi się ta
produkcja tych cegieł, a już ostatnie miejsce jest tutaj gdzieś na drugim krańcu wyspy, co jest trochę deprymujące, bym powiedział, ale... Stawisz to jutro do żywego Lutela, pomyślimy. Pewnie tak. Witam, Łukaszu. Jak my tu możemy pójść? Do tamtego miasta nie lepiej to połączyć? Nie, nie ma znaczenia, już wolę tutaj to ciągnąć tak naprawdę. A, no trochę trudno, ale trudno, już tam nie wyszło mi, nie patrzyłem jak to nie, ten. Nie, bzyku, ale chętnie przyjrzę się temu tematowi, więc możesz opowiadać. Jak Lutel lub Beta ci się podoba? Znaczy ogólnie gra mi się bardzo podoba już. Ja bym już mógł uznać, że to jest finalny produkt. Opuszczych lisów wyskakujących. Ale czy nam to przeszkadza? No jejku, to jest tylko taki graficzny błąd, powiedzmy, i tyle. Ale co te lisy tam robią na dzień dobry? To jest zastanawiające, jak kod gry wpływa na to, że tam... Tam lisy są. A jakieś randomowe zwierzę. A one później te zaczynają u ciebie się pojawiać, te lisy przynajmniej? Nie. Te lisy w ogóle jakkolwiek działają na twoje ten? Coś nie, no to tylko zrobić? To sobie biegają po prostu. No zobacz, to sobie biegają. Będą się biły? Gruba z tym? Z czarnusem? Nie, tańczą tylko sobie. Ej, oni wzięli ten, stwierdzę to akurat. Tańczący niedźwiedzie. Tak, są tańczący. Weźcie ich, pozwijcie, lubi pozwiecie, będzie to... będzie na twierdze next. Ej, uciekł ten czarny. Witam, Mateuszu. To sobie tak po prostu biega i tyle, no. Dobra, to czekamy na tę szkołę, potrzebujemy nie, jeszcze... Nie, Bzyku, możesz podlinkować na spokojnie. Zwiększymy trochę prędkość. Siema, nieznany sprawco. Siema. Jesteś nieznanym sprawcą czego? Przyznaj się tutaj, dalej będziesz nieznany. Kanał pomylił. Kiedy jest premiera tej gry? 16 kwietnia. To pulchne niedźwiedzie, no. Troszkę pulchne. Bzyku jakiś link wrzucił. O. Dostaniesz bana, to przepraszam. Lutel, kocham twoją kobietę. Nie znasz mnie. Właśnie. Jak kochasz kogoś, kogo nie znasz, to masz dosyć poważne problemy emocjonalne, bym powiedział. Czy zacząłem już ekspedycję? Nie, bo jeszcze nie przeszedłem do tej trzeciej klasy jakby. Czekamy... O, już mogę, tak? Szkoła zbudowana. I teraz frajerzy chyba będą chcieli w końcu się awansować. Jeszcze nie, co tam wam się nie podoba jeszcze w życiu? Jeszcze... A, ubrań tak... Z ubraniami tak tyci im brakuje, ale też tutaj... Cicho bądź! Co mi drzesz mordę? Dobra, tutaj... No już mogli się to postawić. Dobra. Teraz tam powinny już lecieć lepsze ubranka i tu możemy... Nie, kto zasługuje jako pierwszy na bycie lepszą klasą? Nie wiem, ty tutaj przy świni. Awansuj się, pięknie się z Anią widzicie, jak się zamienił tutaj, no, tutaj jest za moją kamerką podobizna człowieka. O, i dobra, i teraz mamy tę ekspedycję. Niech będzie, że idziemy na... Tylko, że ja w sumie, czy ja mam jakieś surowce, które mogę zabrać na tę ekspedycję? Nie znasz go! Pobyli z nim 24/7, to byś się zobaczyli. Tylko w twierdzy gra. Powiedziałem, to jest głośna muzyka, to i tak nie słyszał. To skończyło? Tak? To już się skończyło? Nie no, ekspedycję teraz mogę wysyłać. To miała być... Weź mydło, ryby i drewno. No ryby mogę. Mydło to tak, nie za wiele mogę. 10 mydła tam im dam. I drewno. Mogę żywe świnie drewno im dać. Drewno masz dać, mówią. Drewno, a nie ten. Aha, takie drewno. Myślę, że takie drewno. Takie drewno czy takie drewno? A, bo tutaj to wpływa na morale, tak? Czekajcie. Jak im dam dechy, to też się cieszą. A wziął im żywe świnie zamiast ryb? Born by the waves, die. Oni się cieszą ze wszystkiego. A które drewno? Deski, no to deski biorę, dobra. A itemków żadnych nie mam. Więcej mydła mogę tam... 20 mydła mogę im tam dać. Zapasy drewna są zbyt szczupłe, no dokładnie. Dobra, i lecimy na Expedition. Żegnaj, to była ten. Przecież nie zmieniłem nazwy.
To miała być kretka. Jak to tam miało być? Santa kretka? Witamy, Pawle, dziękujemy. Enter, enter. Mam nadzieję, że zadziała. Witam, jest arbitrus później, ale studia miałem. No nic się nie stało, Pawle. Dziękujemy ci za 10 zł na super czacie. I teraz co? Litelandia. Dobra, to co tam wypłynęło? Och, dzięki ci, panie. Dzięki ci, panie. Na czym tam w ogóle rozmawiać z Brzykiem? Mogę być wtajemniczony, czy nie, nie za, ja zasługuję? No to na temat tego. Rodzice coraz bardziej zaniepokojeni pieniędzmi wydawanymi w grach przez dzieci. Tak. A niech pilnują, w co ich dzieci grają, a nie masz komputera i se graj. Bo, no nie wiem. Czemu robisz tak dobry kąt? Trzeba wiedzieć. Zobaczyłem, nie masz więcej niż trzech warstw, więc szybko skończysz grę. Nie masz więcej niż trzech warstw? Czego? Ale no chodzi o to, warstwy społeczne, nazwijmy to. No masz przecież trzy. No ale już dalej nie pójdę. A jaką jeszcze możesz mieć? No tam... Czekaj, gdzie jest ten... A, no nie mogę. Nie mogę dalej upgrade'ować, no. Bo to z beta tylko. Ale mogę im dalej zwiększać, czy możemy uniwersytet postawić, moi drodzy. No i przede wszystkim te nieszczęsne okna, które są potrzebne, żeby ratusz zbudować. Postawmy to w tym miejscu. Dlaczego jesteś urodzonym człowiekiem sukcesu? Moich rodziców musicie pytać. Dobra. Jak my stoimy z drewnem? Jest go dużo. Więc możemy od razu iść w Glassmaker. Bartoszu, dziękuję ci za suba, drogi Bartoszu. Kurde, tu się nie zmieści. Ja jestem twoim wujkiem. Tak, to sobie zbudujemy. Bo możemy. O, super. Dobra, więc trzeba trochę ogarnąć to, że mam za mało tych ludzi. Dobra, oni są szczęśliwi. Przechodzą jako kolejni tutaj lepsi ludzie. A tu nie miało być lepszych ludzi w sumie. Oj, dobra, oni będą udawać, że są. Znaczy, oni będą myśleć, że są lepsi, a w tym razie nie są. Wysłałbym coś do skarbca, ale pusto w kieszeni, jak kupinie. Ale nikt ci nie każe nic wysyłać. Radzimy sobie bez takich rzeczy. Jest to miłe, ale da się żyć bez tego. Dobra. Ale w sumie... Co to za ninja streamy? Ogłaszane były wczoraj na karcie społeczność, a żeby nie dostać powiadomień z takich rzeczy, to co ja mam zrobić? Tutaj wolniemy sobie Town Hall. Tylko od której strony... Co? Co tu ta krowa robi? Czy co to jest? Czemu tu gościu przyszedł z krową? Gdzie ty łazisz mi z tą krową, ziomek? No tak, bo siedzą w jakichś lepiankach, tutaj pewnie krowy mają. Za posterunkiem policji będzie Town Hall, czy tak nie? Nie, w sumie nie. Nie, Town Hall to musi być. O, tu będzie dobre miejsce. Czemu to jest tak krzywo? Nie wiem, ale tutaj to zrobimy. Co tam w gazecie napisałeś? Ej, chciałem powiedzieć same dobre rzeczy. A, chcą te jedzenie z puszek, a nie mamy. Dobra, dostaniecie, spokojnie. Czego my tam nie mamy? No tak, tych okien nieszczęsnych. Cicho, babo, sieć. Nie dostaniesz. O, chciała być miła, bo liczyła na to, że coś jej właśnie dam w zamian. Czy mógłby wyjaśnić, że tylko seria z Discord of Mine nie jest dostępna? Mało wyświetleń tam było, a to było dosyć długie, bo chyba z 18 odcinków, a tam... Nie chciałem, żeby po prostu nowe osoby, którym YouTube by to polecał, żeby to oglądały, bo nie zainteresowałyby się na tyle, żeby chciały potem inne filmy na moim kanale oglądać. Chyba bym wolał... A nie, to jest jeden. Tutaj jest ładna... O, taka fontanna... A może tak na... O, tutaj może co? Taką fontannę walniemy. No, mi się podoba. O nie! O nie! A ja tu nie mam w sumie ten. Bo tutaj chyba nie było, nie? O nie, o nie, o nie.
I teraz trzeba czekać. O nie! No fire, właśnie. Jestem fryer. Tutaj też nie wybudowałem. A nie, wybudowałem tutaj, ale jeszcze z tej strony by się przydało. Nie ma problemu. Ojku. Nie jest to tak... No to jest właśnie takie... I te inne budynki gdzieś mniej więcej mają tę samą szerokość czy coś, a ta straż pożarna budynek, taka... Nie, patrz, postawisz tu ten budynek, później postawisz tutaj na jakieś kolejne dwa kratki, a tu walniesz jakiś ten chodniczek. Albo taki, no, jakiś... No dobra, nie będzie. Niech będzie. Ktoś poleci skąd tanio kupić cyfkę 5? A Steam Sale? Jak szóstka wyszła, to... Ile w ogóle kosztuje obecnie na Steamie cyfka 5? Dzień dobry, Magraelu. Dobra, mam nadzieję, że sobie poradzicie. Co się dzieje na naszej ekspedycji? Song of the Sea. Tak, syrenkę znaleźliśmy, moi drodzy. Olejcie to, nie istnieje coś takiego jak syrenki. Zignorujcie to, nie ma syrenek. Syrenki nie istnieją, debile. O nie, oni zignorowali mnie i dalej szukają, tak? Mogę ich olać. Dobra, dostaną po mordzie. Są debilami. Związaliśmy czterech najbardziej debilnych ludzi, z tego co rozumiem. Dobra. Trochę nam morale spadły. Mogę dać im rybę i lecimy dalej. No debile, jakieś syreny będą wierzyć. Nie ma czegoś takiego jak syreny, moi drodzy. A, tu musimy to odnowić. Cicho bądź. No, tylko ten jeden budynek się rozwalił, nie? Nie. Rozmawiaj tutaj. No nie będę na niektóre tematy nie będę rozmawiać, jak później ma ten film pojawić się na tym. To najlepiej nie rozmawiać w ogóle. Dobra, to ja jeszcze potrzebuję tego do robienia tych słodkich okien. Chociaż tutaj już zablokuję sobie zaraz budowę, chociaż jeszcze ten jeden wcisnę, no już nie mogę się powstrzymać. Ten jeden jeszcze wcisnę. O nie! Bawoły teraz wybuchły! Nikt nic nie widział, moi drodzy. Biedne bawoły. Nie dostaniesz tej wyspy. Ten bawoł już zniknął. Czy podoba nam się grafika Wanna 1800? No mi Szymonie bardzo się podoba. Nie wiem, co ludzie mogliby jeszcze oczekiwać, bo jest pięknie. Czego chcieć więcej? Tego już nie mogę. A, o nie! Chcieli mnie odwiedzić, a nie mają gdzie. Mówię szczerze, co wy tutaj będziecie oglądać, nie? Jeszcze nie jestem gotowy na wizytorzy, to tutaj powinni przyjść, od tej strony bardziej. Od najlepszej strony miasta? Tak. How about a cup of coffee? You've been playing for 2 hours. Panie, siedzisz już od dłuższego czasu, nie jesteś głodny? Czy jakoś tak to tam szło w twierdzy? Dobrze widzę, że tu mogę zbudować... Chociaż czekajcie, gdzie jest... Aha, bo to idzie tak. Kurde, no i zdupczyłem. Jak ja bym chciał tu zbudować ładnie? Dobra, już nieważne. Już zbudujmy jakkolwiek. Żeby tutaj jacyś turyści sobie mogli przypłynąć. Haj, suchy, suchy. Suchy? Czy wy rozmawiacie o sprawach damsko-męskich? Nie, ja gadam na temat Pet Society. Porozmawiam. Tutaj? O nie! Piraci! Co robimy z piratami? Zmierzmy się z nim. Ziomek, nie teraz!
Możesz mu dać time. Nie, on chce 30 tysięcy za to. Wal się. Have you forgot all I told you? Witam, Masno Król. Okej. Okay. Będziemy strzelać. Handmade grenades z desek. Da się zrobić handmade grenades z desek? Dobra, strzelać. Witam, Montana. O! Dostaliśmy jakiegoś itemka, co to jest? Affects all buildings. A, mniejsza szansa, że budynki będą się palić. Dobrze rozumiem? Wiesz to on. To, halo, mogę to? Nie, a to już... Muszę do góry to wziąć. To ja nie jestem pewien, czy to jest aż tak... Znaczy... brać czy nie brać, moi drodzy? Mam więcej miejsca w ogóle, frajer. Bierz ten statek. Nie, to nie jest statek. To jest jakby pływa po wodzie. Czemu tu nie mogę? To jest itemek bardziej dla mnie. Brać czy nie brać? Czy lubisz pluchnego niedźwiedzia? Kocham. Wielcy znawcy, teraz możecie się wypowiedzieć. Brać to czy nie brać? Nie jestem w stanie teraz przeczytać tego, tak? Już więcej. Don't waste your effort. We're dead. O, na 60 tysięcy, spadaj, babu. Bierz. Ale za co? Za mydło? Za deski? Za mydło czy za deski? Bierz, nie bierz, nie. Bierz, bierz. Nie bierz. Za mydło, bo tego jest najmniej, nie? Żegnaj, nie będą się kąpać, no trudno. Możesz go sprzedać, jak weźmiesz. No to sprzedamy sobie. No trudno, nie będą się kąpać. Za deski? Za ryby. Za mydło. Ej, oczywiście, to jest to pytanie się widzów. Każdy będzie co innego mówił. Ja bym poszedł za mydło, bo jest go najmniej. No rzeczywiście można powiedzieć, że wartościowo, najmniej wartościowe są deski. Za załogę, no to by było dobre. Dobra, ja za mydło to biorę po prostu. I lecimy dalej, mamy jeszcze jedzenie. Możemy lecieć dalej. Send an expedition to the new world. Nie mogę nic z tym robić, rozumiem. Czy jak to działa? A, tutaj mam... Ryby, jedzenie, deski do naprawy i budowy wioski nowej. Czyżby on chciał, żebym zniszczył ten statek? A weźmy sobie to zadanie, zobaczmy. Destroy. Jo, ja tego nie zniszczę raczej. Czy mogę spróbować? Ale to bym musiał trochę statków pobudować. Lutelandia, dobra, jesteśmy w Lutelandii. Siemanko, Kamilu. I znowu wrócił. Ja muszę więcej statków pobudować. Tylko, że mnie nie stać. No właśnie, bo ja nawet nie robię armat. Dzień dobry, panie kolego. Musimy pójść w armaty, może zdążymy na czas. Zmniejszę sobie prędkość przede wszystkim. Już nie będzie, że tutaj to zbuduję. Po prostu dla zasady. I teraz tak, jeśli chodzi o sur... A, już tego nie mamy. Steel. Potrzebujemy więcej steela w takim razie. A tutaj to powinno się robić. O, niech będzie, że tutaj to wciśniemy. Mało robotników. No zaraz będzie ich więcej, spokojnie. Kamil mnie wyzywa. Czemu? O, już miałam pytać, gdzie kredka, bo nie słyszałem cię przez pierwsze 20 sekund, to nadzwyczajnie, że cię nie słychać. Poza im mydło mogę zatrzymać statek i skoczyć do wody, no dokładnie. Dobra, zaraz ogarniemy jakieś roboli, spokojnie. To jest lepsze, Tip and Donation czy Streamlabs? Nie wiem, żadne pewnie, tak naprawdę. Wszystko to syf, którzy mają gdzieś każdego. Za mało roboli w fabryce, mój panie.
No zdaję sobie sprawę, spokojnie, to już więcej nic nie ma. Into the Bridge u ciebie nie widziałem, grałeś? Nie, to jakoś tak. Nie. Dobra, no to trzeba poulepszać tych panów jeszcze. No i teraz trzeba będzie wieśniaków pełno tutaj narobić. A jak ty ich dodatkowo robisz? Słucham? To oni tu nie, sami nie przychodzą? Nie no, muszę stawiać te chatki. Aha, a teraz no to... ulepszałeś co? Ulepszałem te chatki, żeby mieć pracowników. Wyzywa, tam oni są doznania słuchowe, ta jasne. Za mało farmerów, mój pani. No shit, moi drodzy, no shit. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, do widzenia. Księga, profesor mówił mi, że to robi... O, to dobrze, mikser. Bardzo dobrze, panie mikser. Cieszymy się twoim szczęściem. Za mało plepsu, mój pani. I ten już mogę od razu zrobić. A może kiedyś tak wysetce tam pięć. Pojawi się spokojnie. Nie pytajcie mnie, co tutaj ma powstać, ale coś powstanie kiedyś. Z tego nic nie będzie, choć powstanie. Tak. Co tam się dzieje, kolego mój? Ale się dzieje. Predator! Alien vs. Predator? Dobra. Zaginął nam człowiek. Co robimy? I to trap. Zaginął nam człowiek. Co robimy? Spadamy stamtąd. Będzie spolszczenie, tak, z tego co się orientuje ten. Na premierę ma być. Polskie napisy mają być. Tak, polskie napisy będą na premierę, ale audio będzie dalej po angielsku. Zostawiamy wyspę, robimy pułapkę, tak. Rozmawiamy z tubylcami, czy szukamy typa. Pułapkę tylko tak naprawdę masz, bo widzisz, tam masz szczęść 0%, a tu masz 20%. Ale podejrzewam, że to raczej nie ma aż takiego znaczenia. No mogę zrobić lay a trap. Babo, cicho. Za bycie wspierający można dostać na jakiegoś odkrytarza. Tak, na przypięcie. Okej. Okay. To rozumiem, że co, że nie odzyskaliśmy tamtego pana? Zginął? Jeden to tam wiesz. Kapitan to nie był. Myślę, że na razie tylko takie po dwa. Jak my chcemy dalej się tutaj rozwijać? O nie. Czy podoba ci się grafika? A no, czy ten statek? Tak. Podoba mi się. Rozwaliliśmy. Bardzo stary. Po co i my tu mogą zatrzymać statek i wskoczyć do wody? To chyba to miałem przeczytać. Okej. Jak ta town hall brakuje? Mister Silfo, witam. Brakuje mi przede wszystkim desek. Molpidowi 0007 udało się jaguara złapać. Brawo. U mnie teraz będzie problem, chociaż jakieś deski rosną, więc... Zawsze mogę zatrzymać wszystko inne, ale chyba nie trzeba. No, na razie po prostu będziemy szli dalej w deseczki. Znaczy w... Drewieniusieńko, tak. Jak możemy to zrobić? Bizony mi tu biegną. Tutaj tak. Spytałem, z której strony chcę pociągnąć drogę, bo tu mogę sobie dowalić coś, żeby tak otoczyć ładnie. Nie, to nie ma sensu. Niech już leci dalej, to tak. Tu się jakieś postaje pojedyncze po prostu rzeczy, żeby udekorować to wszystko. Um,
Czy mogę ustawić priorytet albo coś takiego? Mogę tylko zwiększyć produkcję. Ale... Żeby bardziej szli tutaj, czy muszę po prostu powyłączać inne budynki? Ale nie chcę wyłączyć innych. Ale dobra, nie będzie, że powyłączam na chwilę, żeby szybciej mi deski szły. O, dobra, chyba już się ogarnęło. A, już do minus 28 spadło, no to już w ogóle nie ma problemu. Misujemy jeszcze dwa. Tak, 16 kwietnia ma premierę ta gra. Jak najbardziej. Ja jestem bogiem gier? Zdecydowanie nie. Nawet w twierdze nie jestem najlepszy. Dobra, mogę tamte budynki już ogarnąć, żeby dalej ludzie sobie pracowali w nich. Już teraz, droga kobieto, możesz pracować. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona z tego tytułu. A, i teraz poszło od razu na minusy znowu, ale... Chyba tyle, ile wybudowałem. A i tak powinno wystarczyć. Jeszcze się wszyscy nie wprowadzili, tak czy siak. Zaraz się tam wprowadzą, na razie są szczęśliwi. Będzie dobrze, będzie dobrze, panie kierowniku, będzie dobrze. Zrobiliśmy już te okna nieszczęsne? Tak, tylko teraz desek brakuje. Ale się jak spadaj. Szczęść Boże, Antonio 25. 250 zł na Steam trochę drogo? No 240 jest chyba jak kupisz na stronie Ubisoftu. A czy drogo? No to jest Ubisoft. Nie liczcie na to, że duże firmy będą sprzedawać gry za już w dzisiejszych czasach za mniej, bo nie, bo strategia, no to co tu? To dalej wydaje Ubisoft. Więc Ubisoft nie wyda wam gry za mniej, szczególnie jak to jest znana seria jak Anno, prawda? Jakby wydawali jakąś małą gierkę czy coś, które by tworzyły jakieś mniejsze studio, no to może by wtedy mniej to kosztowało. Dużo gliny, może się wreszcie doczekamy kamiennych dróg. No, zdaję sobie sprawę, że byście chcieli. O, dobra, uwaga! Ratusz! Mamy ratusz! Brawa dla tego pana, który w sumie nie wiem, kto tam rządzi. Znaczy ja rządzę, tak? Tutaj ogólnie jakieś osiągnięcia mają być, ale nic tu nie widać jeszcze na razie. Dobra. Zoo, będziesz mógł zbudować? No zoo, no będzie ładnie. Właśnie o to chodzi, że będzie ładnie. Gazebo potrzebuje więcej. Najnowszy fakt miał być tańszy od poprzedniego, jakieś $20. Tutaj ładne dwa posągi sobie postawimy. To są posągi Władimira Lutelowa. Co tam się dzieje, kolego? Taki Frostpunk trochę bym powiedział. No, troszeczkę tak, powiedzmy. To takie decyzje i tak dalej, nie? Whirlpool? Masz ten pralkę ominąć? Wir. Możemy go ominąć, mam 15% szans na to. Albo wiara, mamy wierzyć. Rozumiem, że mamy wierzyć, tak? Że się tak. Nic nie stanie. No to mimo wszystko postarajmy się to wyminąć. A, bardziej skomplikowane niż można sobie wyobrazić. O, tak będzie lepiej, bo już brak mi słów. No i. Brzydko bym powiedział, ale nie powiem. Co ty chcesz wymordować? W momencie, że idę chyba bardziej w coś, co ma większe procentowe szanse, bo dla mnie jedno i drugie jest tak samo gówniane. Żeby spowolnić statek. Freshwater babes know that the Czyli nie. Czyli nie, morale nam spadły dosyć mocno. Nie dostaniesz mojej wioski, znaczy tam jakiejś wyspy. Ojej, kolega już się robi coraz bardziej smutny, bym powiedział. Wracaj do domu. Nie! Płyń dalej. Wow. Cicho bądź. Udało się.
Jakiś nowy ląd odkryłeś? No tak, nowy świat. Nowy ląd. Nowy świat. Session unlocked. Fajne zdjęcie, ziomek. Fajny artykuł tutaj masz. Na pewno ktoś ci to przeczyta. Jest takie na szybko pisane. Publikuj. Dobra, nie wiem, pójdźcie gdzieś tam. Rozumiem, że muszę przez world map się przerzucać. Dobra. Our city is noteworthy enough to attract its first visitors. We must be sure to make all the necessary arrangements. A ja zapomniałem, że miałem zniszczyć ten statek. Jak my tam w ogóle? No totalnie, 17 minut się stało. Czy my coś? A ja dalej nie mam tych armat. Trochę dupa. No mam jeden ten stateczek, Europa. Siemano, bingo. No trochę nie wyjdzie za bardzo. Dobra. Tu już ładnie budowaliśmy. A, bo oni jeszcze chcą puszki żreć. Cattle farm to tutaj zrobimy. Tylko nie pamiętam, jak to się buduje. Więc na razie... A, bo tu jeszcze chciałem drogę puścić. Ale na razie postawimy jedno i jak to budujemy? Cztery... O, jest problem. Kurde, bo to chciałem drogę puścić. Będzie musiała trochę bokiem przejść ta droga. A to się w ogóle... To się da jakoś to zrobić jak trzeba? A nie możesz na siebie tego nałożyć? Ja wiem co ja źle zrobiłem, bo to nie jest ten. Dobra. Ja już wiem, nie krzyż się, wiem co źle zrobiłem. Ja muszę to zbudować. Ile tam było? To było 3x3 czy 4x4? Weź mi pokaż szybko na streamie. Bo H4 ten. Raz, dwa, trzy i cztery do góry. Trzy na cztery. Właśnie myślę, czy lepiej wtedy tak to puścić, czy dołem puścić. Nie, to tak lepiej. Tak to zrobię, no. Tak będzie chyba lepiej. Można tak. No i to jest dupa i tak z tej strony, bo... Ładnie tego nie zrobię, no kurczę. A nie będzie ładne. Dobra, inaczej to chyba zrobię w takim razie. A tyle nie starczy? Ale chcę jeszcze drugie. No i teraz tam... A, i tu jest dupa, właśnie. Nie, tu by było tak... A jakbym tak zrobił, że patrz, że będzie... Something for all seasons. Tak. A drzewko postawisz? A co, na przykład? Zabronisz? W drugą mogłeś to postawić. Czemu, niech będzie tak. Bez krzyw. A tu se drzewko postawię, a żebyś wiedziała. Kur, kioskim tam, o, jaki garden, nie no dobra. A tu im postawię drzewko, niech se mają krowy drzewo. Rośnie im drzewo teraz. Kiedy streamek upruchnego niedźwiedzia? Nie, niedźwiedź streamuje tak, jak mu się zachce, z tego co zaobserwowaliśmy. A bo ja tutaj szkoły jeszcze chyba nie wybudowałem, a też pewnie by chcieli w przyszłości szkołę. Akurat z kościoła do szkoły można od razu. Szkółka niedzielna. Tak. Bardzo, bardzo ładnie, cieszą się wszyscy. Mamy posterunek policji od razu. Dobra. Jeszcze jakby można było ładnie ogarnąć na przykład... Brakuje mi czegoś takiego chyba, że ja nie będzie to zrobić, że mógł ogarnąć na przykład całą moją wioskę, gdzie jest... Może być ogień, w sensie gdzie brakuje mi... A tu nie ma czegoś takiego? No tylko mogę kliknąć na to i widzę, gdzie ma zasięg dana ta, ale żebym ja widział tak bez klikania, bez 10 tysięcy kliknięć, żebym ja widział. Aha, nie jestem w stanie tego zrobić, tak mi się przynajmniej wydaje. Z tego co widzę, ziemniaki nam się powoli kończą. Trzeba będzie więcej ziemniaków i więcej piwa porobić. Zgubiłem się, tu są ziemniaki. Więc jak my pójdziemy z ziemniakami? Bo tu ładnie poszliśmy, takie ze dwie farmy ziemniaków jeszcze by się przydały. Jak my możemy je pociągnąć? Tu... Dobra, koleżanka mnie lubi, bo ją zostawiłem w spokoju. No tu ewentualnie mogę spróbować pociągnąć. Nie,
czy to drzewko jest tam potrzebne, mówiąc szczerze. Ale jak już jest, to niechaj będzie. Dobra. I jeszcze tutaj będą piękne ziemniaczki. Super sprawa. Mniej więcej alkoholu się przydało. Alkohol tutaj możemy dalej produkować. O, takiego. Więcej piwa. No właśnie piwa w ogóle nie robię, bo ten musiałbym handlować z kimś albo wziąć w wioskę, gdzie mogę. Jakubie, dziękuję za, za suba. Wioskę, czy wyspę, gdzie jest można uprawiać chmiel. Bo na tej mojej totalnie nie mogę tego robić. Ogólnie to potrzebuję więcej tych lepszych ludzi. Ale z tego co widzę, nikogo na razie nie ulepszę, bo im brakuje szynki. Brakuje im szynki niestety, czyli jeszcze trzeba więcej świnek mieć. W nowym świecie, załóż kolonię. Wiem o tym, wiem, ale na razie skupiłem się na innych rzeczach tutaj, na rozwoju tej pierwszej wioski, wyspy. Jeden pies. To są takie... Aha, dobra. Te świnki będą troszkę zanieczyszczone. O nie, to źle zbudowałem. A nie, w sumie dobrze. Na zdrowie. A proszę. Okej, tak to możemy zrobić. Siups. Chlups. Dziękuję wszystkim. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Będzie więcej świnek. Tutaj ewentualnie można drogę czy ta droga... Ej! Czy to się... to się łączy! To robimy! Łączy się! Piękne! W ogóle nie zaplanowane, ale się udało! Dobrze! Co to jest ACO? Aha, Assassin's Creed Odyssey. Czy te asasiny w ogóle się opłaca grać w to już w dzisiejszych czasach? Nie wiem. Już nie mi oceniać. Tu jeszcze można drogę przeciągnąć na przyszłość. Więcej rzeźników by się przydało. A może... Kurde, brakuje miejsca, żeby ten rzeźnik tu miał sens. I rację bytu. Tutaj też tak trochę słabo. Ale zrobię im tutaj rzeźnika. No się będzie cieszyła jakaś baba. Tutaj dostaniecie, a tu wam mogę drzewka poustawiać. Mi się podoba, ja uważam, że jest ładne. Ja uważam, że jest ładne, a mnie musi się podobać itp. itd. Nie to. Dobra, czyli więcej owiec z tego co widzę znowu by się przydało. I wtedy się już przerzucimy, zobaczymy co tam z naszym statkiem się stało na tej drugiej... Witam ponownie Michale. ...nowym świecie. Witaj, Michale, ponownie. Dobra, i jak to tam potrzebuję? Tak, potrzebuję. To jeszcze jedno mogę od razu walnąć. O, dobra. Siups, chlups, pups. I zrobione. Już tam pewnie wszyscy się niecierpliwi. No zacznij robić te drogi lepsze. No zacznij robić te drogi lepsze. Ale na razie to ja muszę więcej farmerów tutaj nawrzucać. Domek obok rzeźni wspaniale pachnie sąsiedztwo. Masz blisko od razu do kiełbachy przynajmniej. Ona sprzedają od razu ją, to o co chodzi. Pasuje. Ojej, ja tu już zapomniałem, że ja to takie ładne chciałem tu wybudować i teraz już inaczej buduję. No już trudno. Ale symetria przynajmniej zachowana. Game save, bardzo dobrze. Dobra. Super sprawa. No nie, to odpowiada. A, ja to jeszcze miałem wybudować. Stać mnie, dobra. To turystom może zrobimy, albo na razie zrobię zwykłą. Na razie nie wiem za bardzo jak to połączyć. Jak tych turystów tutaj wrzucić? Bo tutaj to nigdzie nie idzie, nie? No tak nie za bardzo. Ale na razie tak są turyści połączeni.
Tak, 5 na 10. Zrób park w środku miasta, by to ładnie. No, tam właśnie po to są te takie dziury. Farmerzy nie są zadowoleni. I respect engineers, right bobbish with the machines. Never know what bit of me's getting chewed up next. Mogę im tutaj walnąć jeszcze, bo... Tutaj, chociaż, a nie, tak muszę. Ciekawa gra. O, bardzo przyjemna przede wszystkim. O, tak, to możemy połączyć. Jakoś pozapychamy te wszystkie. No tutaj miało być ładnie, nie? Coś tu miałem jakieś pomysły. Tu są jakieś. A nie. Witam Witoldzie! Witamy Witoldzie, co tam u ciebie? Zarobiście śmierdzie z rzeźni, ja nie wiem. Być może. Nie wiem, nie mieszkam. Kontynuuj opak. Co? Kontynuuj opak. No tutaj chcę, takie tu miałem pomysły, żeby tu coś zbudować, tam coś będzie. No tutaj na razie tak... Witold sesję ma. No współczujemy. Ulepszenie dróg, większy produkcję klej. Co to jest w ogóle? Skrzyżowanie. Okej. My basket is flowing over. Don't even mind the neighbors. A tak głupio wygląda. No. No wiem, no bo chcę zobaczyć. A i tutaj mogę. O i będzie. O i tu ławeczka jest, ale nie w takim. Nie, tak tego właśnie nie chcę. To się dziwnie rozwala. Znaczy ja bym chciała taką ławeczkę tutaj, że sobie ktoś może usiąść i patrzeć na fontannę. Które to było? Do której sztri? Nie wiem. O! Od czego to zależy, kiedy się pojawia ławeczka, co kiedy dwa? Nie? Się pojawia i ten... Pytyfy inaczej się postawiła niż no, chciałem. No dobrze jest, ale to nie mnie chodzi o to, ten ktoś to ładnie mówi. Ale teraz chciałem... zakręć. Aha, oni tam mają ławeczki. Teraz zakręć. Nie dostaniesz mojej zgody. Teraz zakręć. Tym. A też jest dobre. Ale to ci na ulicy chodzi. A, dobra. To którym? Tym. Teraz tutaj prosto. Można. To pierwsze, no. Dwa, zakryj. Ej, trochę mnie to nie odpowiada, ale... Trzeba się nauczyć. Nie podoba mi się, że tak w randomowych miejscach pojawiają się te... Dobra, to trzeba to usunę stąd. Dobra, na razie to usunę. Zrób wokół tego kółko. Idealnie. Pięknie się to rozwala. To zrób dwa ten i tam na górze od razu walnij. Popsułem. Dobra. Przepraszam, jednak nie rób. My basket is flowing over. Kocham tę grę. A teraz czym to striggerowałeś? Nie patrzyłem, już widziałem tylko wybuch, jakieś zwierzęta. Już miałem dość. Kiedy będziesz atakował, jak mi świnie i lisy przestaną atakować. I też obok tu gdzieś możesz kioski postawić. No, tak to ładnie wygląda. To się ładnie. Ładnie to wygląda. Znaczy tak najlepiej jedno rozwal, co nie? I ten trójkąt, żeby mogli wejść. Co? To taki... Ale to ładnie jest, oni tam nie mają wchłonu. Ale do środka nie mogą wejść. Jeden tutaj rozwali jedno gdzieś i postaw skrzyżowanie. Ale mogą tam wchodzić, zobacz, włażą do środka. Wchodzą przez ten. Przez... Usiedli sobie, siedzą sobie na ławeczkach. Ładnie jest. Tam nie znacie, kurde. Tu jakiś, nie wiem co to jest. Takie coś tu postawimy na razie. Bo nie będziemy myśleć coś tam. Dobra, spokojnie, wrócimy do tego jeszcze, moi drodzy. Teraz tak. Teatr mogę im zbudować. Spadaj, nie chcę cię płacić. To jest jeszcze beta, już wiadomo, dlaczego przed premierą przesunęli. A ten błąd niczym nie przeszkadza tak naprawdę. A papryka ile potrzebuje? Paprykarz szczeciński.
A nie, nie mogę tu robić popryki w ogóle, a syf. Ojejku, to trochę syf w takim razie. A właśnie, przejdźmy. Znaczy tutaj jeszcze mogę tak naprawdę chyba jakoś założyć. Gdzie jest? Nie, to jest, gdzie jest mój... Witam, Patryku. Halo, jak mogę wejść do tego drugiego... Już jest, już tam jestem. To już jest nieważne. To jest ekspedycja. No i tam naciśnij. Nie, to jest nowa ekspedycja. Ja chcę wrócić, gdzie jest, jak mogę znaleźć mój statek? Co jeżeli w miejscach, gdzie następujące wybuchy są spawnery zwierząt, więc w momencie, w którym ustawiasz na nim strukturę, niszczysz go, co kończy się wybuchem? A. Tego nie mogę jakoś podłączyć. Dobra, to jak mogę, no bo to jest tylko mój... A jak to? A, dobra, wyszedł? Mogę ruszać, po prawym po prostu muszę ruszać. To tu masz ten? I tu jest The New World, okej. Okay. Mój statek coś znalazł. Attention for the Admiral. Duża wysepka. Ładna taka, ten tropikalna. Taka ładna, taka. A co tu jest? Kukurydza? Banany. Banany. Mam dalej kukurydzę. Sugar, wełna, kukurydza, nie wiem co to jest w ogóle. Kauczuk? Coffee. Taka, bym powiedziała, amerykańska wyspa. A ta ma. Dajcie ten buk jak podczas pojawienia się na donate. To będzie ukryty. Nie, to mi się podoba. Tylko tutaj można... Nie wiem, czy ja chcę tak zaczynać od... Czy jak w ogóle mogę to sobie zająć? Ja musiał to zająć, to co muszę zrobić? Jestem w stanie w ogóle? A, tutaj coś mogę zbudować, tak? A, nie mogę, bo potrzebuję żelaza. Znaczy tych desek. Czyli muszę jakby wrócić tym statkiem? Czy jestem w stanie wrócić tym statkiem tam i później tu z powrotem? Jak to działa, moi drodzy? Spokojnie, Szymonie, spokojnie, coś pomyślę. Siema, Enie. Anna zmienia się w Tropico. O, widzicie, to jest dopiero lepsze Tropico, macie rację. I co, muszę jakąś tym statkiem wrócić, no muszę wrócić. Jak mam to zrobić? Jak mam to zrobić, żeby on wrócił? Mam po prostu musisz wypłynąć wrócić. Poza mapę, czy co? A nie masz na tym statku? Tu masz jakieś naciski na tym? Jump to location? Nie, to jest gdzie on jest. Nie, to jest... Nie, to już płaciłem. Nic nie daje. A nie, to chyba to, tak? Tak, a dobra, tutaj. Miałeś rację. Dobra, i teraz się wróci. Dzień dobry, dziękuję za sobie. Przepraszam, nie zdążyłem przeczytać. Teraz możemy wrócić do naszego świata. Czy już tam... Kiedy premiera Anno? 16 kwietnia. Przez full wszystko mówicie. Nie, dobrze, nie, to wam ulepszę może w jakikolwiek sposób. A, to też mogę zupgrade'ować, to sobie zupgrade'uję. Tu już nie mam okien, to więcej okien mi się przydało chyba. Czyli ci panowie, to jest pan, ci panowie potrzebują puszkowego jedzenia, potrzebują maszyn krawieckich, potrzebują lepszych płaszczy i uniwersytetu, okej. Okay. Tak naprawdę jeśli chodzi o surowce, te najnowsze, to z oknami idziemy słabo, czyli... Ale to tylko można mordować niewygodnie. Więcej okien, mój panie. Potrzeba więcej okien, mój panie. Wiecie, że w każdym Anosu ma cyf, które daje 9? Tak. Stąd jest ten bardzo mało prawdopodobne, żeby coś jeszcze działo się kolejne Anno, miałoby się jeszcze dziać w takich starszych czasach, bo już się skończyło jakby. Jeszcze można by było. Nie, już 1900 już na przykład nie możesz. Jeszcze... Jeszcze coś by się wymyśliło. Siema Overlord 303.
Dobra, jak my tu stoimy? Jest... Mamy dużo, mamy mało kiełbasy, dużo świń. Więcej kiełbasy. Więcej kiełbasy. Więcej kiełbasy. Gdzie my te kiełbasy powciskamy? Tu się nie uchyla. Tu nie będę wciskał kiełbas. Tu się, tu szkoła, przy szkole to tak nie za bardzo bym powiedział. Tu ale ile to są chodzi roboli? W takich starszych czasach, no właśnie 2070 to już są takie przyszłość. Może ano 40 tysięcy tam, 50 z Warhammerem się połączy. Dobra, jak my teraz stoimy z tymi... Czy kiełbasy powinny iść do góry? Masztów mamy pełno. Chleb jest trochę lepszy, mydło jakieś tam jest. Charcoal na razie nie. Wydaje mi się, że mimo wszystko damy radę. Z oknami za chwilę też powinniśmy podskoczyć. Dobra, jakie tu są jeszcze wyspy? Tutaj mógłbym robić piwo. Tu mógł robić piwo. Tu mógł robić papry... O, to, tą wyspę bym chciał sobie wziąć. Czy każdym statkiem mogę zająć wyspę? Czy musi być jakiejś specjalnej troski? Nie jestem w stanie już nic ulepszyć. Z ubraniami widzę, jest problem. Tutaj coś wcisnę tam zaraz. Nie, wcisnę tutaj ubrania po prostu dla zasady, żeby gdzieś były. Już mogę od razu nawet dwa. Tu mieliśmy owieczki, nie? Tak, mogę od razu jeszcze jedne owieczki walnąć. New unionism is our future. Us filings swept into an iron tide. Ja bym zobaczył anno 2340 na Marsie i anno 2610 na planecie w innym układzie słonecznym. A mnie by już to nie... Mnie nie jarają już takie gry. Każdym statkiem z surowcami, okej. Okay. Dobra. Danke, danke, moi drodzy. Tu już co się dzieje? Możemy zupgrade'ować. Powinno być troszkę lepiej. I teraz ci panowie, trochę im ubrania za chwilę skoczą, szynkę mam nadzieję też. Kiełbasa tam powoli skacze, chociaż stoi. Nie wiem, mogę spróbować jeszcze jedną gdzieś walnąć. Kiełbasiarnię. Gdzie ja tutaj wcisnę kolejną kiełbasiarnię? Tutaj przy szkole to już trochę wstyd. No i będzie tutaj już. Trudno. A bold new expedition. Good captains respect the sea. Animalsów będziemy szukać. Puma. Ale kurde, na razie nie. Poczekaj. Kolego, bo na razie to jest jak statkami tutaj. Ni w 5, ni w 10. Już sobie zrobił taką fregatę. Na jakim kompie Luther gra? GTX 1080 i 7 mam. 16 giga RAMu. Całkiem nowy, całkiem sprawny. No co, robimy taką fregatę? Bo tu bym potrzebował o wiele więcej tych artysanów. A nie, już w sumie niedługo będę w stanie odblokować. A nie, to 200... Nie, trzeba mieć 750, no właśnie. Pytanie, to... jak dojść do etapu, żeby mieć tak więcej możliwości budowania co ty, bo ja mogę nie budować to ubranek pop i coś. Musisz upgrade'ować te domki. Jak sobie najedziesz na taki zwykły domek, to tu masz potrzeby. Jak wszystkie spełnisz potrzeby i będzie tutaj, że masz 10 na 10 mieszkańców, to masz przycisk ten wcisnąć i zupgrade'ujesz domek do kolejnego poziomu i wtedy odblokujesz nowe budynki, nowe klasy społeczne. Wybrałem poszukiwanie pulchnego niedźwiedzia, no tak mniej więcej, żeby było to określić. Dobra, my tu tak czy siak musimy mieć więcej farmerów. A jeszcze tutaj pociągniemy. Dobra. Tutaj jak się zacznie
płonąć wszystko. Będzie tragedia, mówiąc szczerze. Ale powinno się ładnie już tu ogarnąć. Sprawdźmy, czy tutaj brakuje czegoś tym frajerom. Ryb im brakuje, no. Tym frajerom to nie dogodzisz. Tam walnę, kurde, tak. Dobra, to jest dobre miejsce. Tylko że... Cicho bądź. No, za chwilę się to powinien więcej farmerów wrzucić, ale mogę pociągnąć jeszcze tutaj jakieś budyneczki. Koncepcja trochę mi się rozlazła, ale jak na moje to jeszcze nie jest aż tak brzydkie, jak mogłoby być. Great Fire of London. Wolałby mnie właśnie. Wolałby mnie, moi drodzy. No kiedy live? Nie mam pojęcia. A ja jestem tutaj najbardziej osobą, która powinna mieć pojęcie. A nie mam, no i co ja mam zrobić teraz, biedny? Ale powiem wam szczerze, że już troszkę czuję, że gra zaczyna lekko już tak, jak ruszam kamerą przede wszystkim, nie wiem, czy to tak widać, ale leciutko już ma gra problem z optymalizacją w tym momencie. Na moim komputerze, na very high, nawet nie z ultra. Więc podejrzewam, że przesunęli głównie dlatego, że przy większych miastach i na słabszych komputerach mogły być dosyć duży problem z optymalizacją. Bo już leciutko mi się zaczyna tak, wiecie, spowalniać. Czy to jest closed beta? Tak, panie Gida Szymyk. Można to tak jak najbardziej określić. Dobra. W sumie to serio musimy coś ogarnąć tutaj, bo zaraz jak tam wybuchnie pożar, on mnie zje. Że ja dróg nie mam. Trzeba będzie to połączyć. Ajejku. Tak tutaj inwa... Co miałeś? To jest takie... Aż tak głupie? Aż tak głupie to nie jest. Nie, jest głupie. Dobra, tutaj postawimy może. I teraz to sobie tak połączymy. I to też. A dalej będę myślał, co z tym tutaj zrobić. Na ten moment może to tak wyglądać, przynajmniej jakieś tam większe bezpieczeństwo. Ship entered session text. Komuś zabrakło tutaj tekstu. Gdzie on jest? A. Halo, nie mogę go kliknąć jeszcze. Szatku szybciej. Dzień dobry, panie Puciłek. Pucilek, pulpeci. Pulpecik. Zwał jak zwał. Robisz fregaty i jesień średniowiecza. Ten statek... No i już chcę go kliknąć. Nie mogę. Jaki mam sprzęt? i7 GTX 1080, 16 GB RAM-u, Windows 10. Co tam jeszcze chcesz wiedzieć? Czy kiedyś go kliknę? Dobra, można go olać, rozumiem chyba. Lutelandia jak najbardziej istnieje. Czyli co by tam potrzebowaliśmy, żeby coś takiego zbudować? Na pewno potrzebowaliśmy tego. Tego i desek, nie? Czy coś jeszcze było potrzebne? Kurze, nie. Ej, trochę głupie, że muszę zapamiętywać takie rzeczy. Znaczy, no spoko, ale głupie. No, już mogę go ogarnąć. To się buduje stateczek tak swoją drogą obecnie. Ładny. I mam jeszcze ten malutki taki śmieszek. Game save. Miałeś okazję grać w Anno Online. Nie, w Anno Online. W Settlersów Online kiedyś grałem. W Anno Online nigdy nie grałem. Z armatami widzę, mamy problem. Więcej armat potrzebujemy. Gdzie my byśmy mogli je? I wish to find a new kingdom here. Wkurzamy już ta baba. Nie, bo mi zabierzesz moją wiochę. Tam jest jakieś zadanie.
Nie mogę kliknąć tutaj z tej odległości. Jaki dysk? HDD czy SSD? I to i to. System jest na SSD, ale pozostałe są HDD. Bez dysku. O, bzyk! Sebastianie, mógłby być starszy. Skąd bzyku ma te informacje? Siema, salut. Mówię szczerze, olewamy sprawę. Niech będzie ta gazeta jaka jest. A nie możesz tam zmienić? Możesz zmienić. Co zmienić? Siema, salut. Dysk w murze. Nawet piękną... Piękną fregatę tu mamy. Miałeś zabić tam ten statek i co? Za późno? No już za późno, misja się skończyła. Jakby. Co? Mocno dostać po kupci? Nie. No, powiedział, że mnie nie lubi pewnie i tyle już na tym. A jakie masz w ogóle z nimi relacje? No wojnę mam z tą typiarą, ci mają ze mną peace. A ten gościu, co siedzi tam na tej tym wyspie więziennej, to nie mam pojęcia, bo tu nie ma. On jakby nie jest jednym z nich, czy coś. Ile calowy monitor? Powiem szczerze, nawet nie mam pojęcia. Jakieś 20 coś. 22? Czyli co, jak ja chcę tam tą wioskę ogarnąć tutaj jeszcze na tym świecie, to ja tam potrzebuję rzeczy. Dobra, nie będę wam tego robił, przepraszam. No nie, cegły mogę tam dorzucić co najwyżej. The fire is out of control. Gdzie, co? Jezus, nie krzycz. The twisted demon faces in the flames. Lecą. Lecą, ale. Ciebie to jak idzie się na. Lecą, ale jest jeden tylko oddział. Mogę zmobilizować? Nie są zadowoleni, cholery jedne. Chociaż ja tu nie budowałem. Nie wiem, postawię tutaj drugi może. Szybko! Ogarniać to! Dobra, no to szybciutko, jaką truchta, kurde! Kurde, śmieszna sprawa, nie oglądam żadnego youtubera, kiedyś proponowanych pojawił mi się twój film i tak sobie oglądam od paru miesięcy. No i widzisz, Kisiu, YouTube czasami wie co robi. Dziękuję ci bardzo, że chcecie się oglądać. Budynki tak, płodą, że... Czy nie lepiej pousuwać tych budynków jak w twierdzy? O, co to za niespodziewany ten człowiek przyszedł. Janie Cikowski, jak ty czytasz kartę społeczności na moim kanale? Ty, jako przykład, powinieneś właśnie ten. Szybciej tam z tym szkoleniem się, strażaki. Dobra, ja nie patrzę, oni sobie poradzą, ja w to wierzę. Mam tyle wody wokół i... Dobra, który to była ta wyspa, co go ją chciałem? Ta tutaj, nie? Chciałem tą wyspę. To ty co, możesz jakąkolwiek tę zabrać? Wyspę właściwie. Jak jest wolna, to tak. A to na co na tej wyspie jest? Nieciekawa papryka. Papryka i chmiel. A ty możesz, ktoś ci powiedział, że możesz od kogoś kupić nasiona. A po co mam od jakichś frajerów kupować, jak mogę sam produkować? Że ty bawi się w Nerona? Tak, troszeczkę. Znaczy, niekoniecznie chciałem. Dobra, prawie się ogarnęło. Strażak szkoli się w trakcie pożaru. Ty tam nie truch, tutaj frajerze, tylko to gaś! Macie ten niewolnika, macie jako ten nowi wspierający. Znaczy no, mam jedną przygotowaną, raczej ten... Kulerny, o jak uciekają teraz gapiowie, kurde. Ci stanicy nawet nie udają, że starają się tu ugasić. Tu chyba powinienem jeszcze tak na drugą sprawę postawić. A dobra, tu mam postawiony, tu tutaj tak bym gdzieś wcisnął. Poradzą sobie, na spokojnie, moi drodzy. Oni, znaczy... Płynie, patrzcie, płynie statek tam sobie. A ten go tam, a nie... Odszczypujecie. Myślałem, że to mój tam go, wiecie, ochrania. Możemy sobie wziąć tak. A tam, tutaj taki pożar, taki, co się dzieje, a tam w oddali jakaś wioska, tam się nic nie dzieje, że... To jest jak...
kiedyś ktoś był, w sumie Janie Cikowski jest, może pamięta, stream słynny z Kingdoms and Castles, była Lutelandia i Magiczna Kretkolandia. I Magiczna Kretkolandia się, mieszkańcy Magicznej Kretkolandii patrzyli, jak Lutelandia umiera. Łonie. Nagasić to szybciej. Dobra. To zemsta królów za to, że im drzewko postawiłeś. W ogóle jak tutaj sytuacja wygląda? Ojej, nie lubią za bardzo. Ojej, minus 5 atrakcyjność mojego miasta, minus 5. Taka wulgarność. No bo świniaki zabijam. I mydło robię. No to na czym powinniśmy na plusie mieć wulgarność? Nie wiem, czy się da. Mi się wydaje, że to jest tylko na minus. Że musisz po prostu... Te rzeczy będą zawsze na minus, a te mogą być tylko na plus. Takie jest moje zdanie, ale mogę się mylić. Minus 100, bo mam głupi fire, no. Patrzcie, to tak szybko płynie. Herald. Są szybsze te statki. Dobrze ci się ten błąd z tym. No, raz miałem taki błąd, jak nagrywałem, że... Nie wiem, co to było, ale było takie... Jak czas leci, to wy tego tak naprawdę nie słyszycie. To jest bardzo cichutko, jak się zmienia. Ale jest taki klik. I nagle ten klik się zbugował i totalnie tam tak głośno to leciało. A ci dalej się patrzą. O, gdzie nie widzieliście, kurde? Przyszły kolejne wozy. No już tutaj postawiłem jeszcze jedną straż, a już polecieli. Dobra. Już ogarnął to. Na szczęście. Jestem w stanie coś tu za... A mogę zaupgradeować budynek, który się pali? Nie. Sprytnie. Dobra. I teraz tak, witaj... Nie, ciebie nie chcę, gdzie jest mój... Papa Szymonie! Jest mój statek. Wyspa taka niezbyt bezpieczna. Oj to niezbyt... Gdzie jest mój statek? Jak tam się uczą mnie taczowi. Powoli płynie, ale dopłynie w końcu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra. I teraz tak, bo tutaj jeszcze nie mam... No tak, musimy się wysłać na ekspedycję. Ale jak ten statek wrócił... A, właśnie. Daj to, to się przyda w sumie. Itemki. Ja chcę to tutaj. Tobie mogę dać mydło, tam mówiliście ostatnio, to mogę... Ojej, mam tylko 10 mydła. Mogę im dać mydło i dorzucić jeszcze ryb. Widzę, że z rybami mam problem. I z ziemniakami. Więcej ziemniaków potrzebuję, więcej ryb tak naprawdę. Świń mam bardzo dużo. I więcej mydła jakoś robić. Jej, znowu moje miasto jest piękne. Bardzo, bardzo dobrze. Jej, nie ma już ognia. Udało się. Dobra, więcej ziemniaków w takim razie. Duże kurcze. Chociaż jestem w stanie, dobra. To już tak na przyszłość. Jakie to postawię? Tak. To się... Też tu mi się skończy. Ojejku, ja to chciałem. Ale oni łażą pomiędzy tymi budynkami, więc nie muszę mieć tam drogi do tych. Dobra. Nie ważne, nie było tematu. Więcej ziemniaczków. Pięknie. Można jeszcze jedną destylarnię gdzieś tutaj wcisnąć. Tu na przykład. Dobra, i czego nam najbardziej brakuje? A ryb jeszcze, no tak. Z tymi rybami to naprawdę jest jakiś mega problem. Dzień dobry, tank BF3. Elo, i witam Jakub. Elo, elo. Dobra, będzie więcej wysp. Odkryliśmy nową wyspę. Będzie więcej ryb, chciałem powiedzieć, a nie wysp. Ty jeszcze płyniesz? Kiedy o, tam, patrzcie. Lecą jakieś bociany. Dobra. Ta wyspa nie wydawała się aż tak daleko. A to co to jest? A to jest ta typiara. Brzydko się rozwija. Co ona tutaj buduje za jakieś... Co to ma być? No się w Knights and Merchant bawi, że tutaj robi jakiś ryneczek taki dziwny. A myślałem, że poszła ci zabudować wiochę. Dzień dobry, tank BF3, ziemniaczona wyspa. Więcej floty, no właśnie. Byłoby dobrze, ale... To się nie opłaca. Co ja tam potrzebuję? 40 desek, 20 tego, 15 tego.
O, jeszcze jeden statek mógłby zacząć tutaj budować na zdrowie. Czy w Lutelandii panuje demokracja czy dyktatura? Cię wiem, raczej dyktatura. Skarb spustoszeje. Troszeczkę. Dobra. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Proszę, nie wiem. Aha, chodzi ten. Bo kichałaś, dobra. Mydło, mydło, mydło. Właśnie, mydło. Tu mogę wcisnąć, ale nie będę mieli jak dojść. Dlaczego wyspa chińskiej księżniczki nosi niemiecką nazwę? Nie wiem. Watch your fingers, lads. You're tying the knot. Never. Ja tego nigdy nie połączyłem drogą. Dziwny jestem. Rzekłbym, że bardzo dziwny. Dobra, na razie nic tu nie wybucha. Jest dobrze. Nie, tu chcę połączyć drogą. Już niech będzie. Ładnie połączone. Okej, okay, i teraz tak. No tak, jak chcemy piwo, to potrzebujemy więcej pszenicy. To możemy pójść dalej z pszenicą. Pójdziemy tak samo dokładnie jak z tej strony. Czyli to poszło całe takie i jedno. Czyli tak. Jeśli dobrze to rozumiem. Jeśli to dobrze rozkminiam. Coś takiego i teraz dwa. Dobra. Sędziki na dole widzą wielką twarz Lutela na niebie. No mam nadzieję, że nie wiedzą, kto jest ich panem i władcą. To były cztery, nie? Tutaj. Chyba tak. Ja się trochę pogubiłem. Ale chyba jest dobrze, chyba jest porówno. Ja dzisiaj miałam na obiadek pierogi włoskie i pierogi z jabłkami, z cynamonem i płatkami miodowymi, aby co tam dobrego jedliśmy. A tak wiecie. Ribę. Dorsza. Ja postawiłem na więcej armat. 50 frygat. Postawiłem na więcej armat, nie? Bo tutaj mamy jedna, mamy dwa na armaty. No więcej nie będę na razie stawiał. Bo nie ma to sensu. Co potrzebujemy? Malthouse. Gdzie takie coś możemy? Gdzie takie? Jakie cuda możemy tu wcisnąć sobie? Na spokojnie, Janie, utopiona. Jak się Anno prezentuje? Jak widać w załączonym obrazku. Troszkę ladży przy większej wiosce, z tego co widzimy. Ale miejmy nadzieję, po to przedłużyli pracę nad grą. 16 kwietnia. Ja prezentuję się, jak widać, pięknie. Po prostu pięknie. Cóż ja więcej mam wam powiedzieć. Dobra, jak tam mój statek? Dopłynął do swojego celu? Jej! Cicho tam sieć. Nikomu to się nie podoba, rozumiem. A, tu już rozumiem, wszystko z automatu się przerzuciło, okej. Okay. I stateczek może wrócić do Lutelandii. Tam będziemy musieli się bawić w jakieś trade shipy. Nie, ze trzy co zrobimy. I tutaj będziemy mogli... Co ty w ogóle jesz? A mi nic nie daje, to jest żona, nie? Jedzenie sobie je, a ja siedzę w suchym pysku. Dobra, jak to wygląda? Jak my chcemy się rozwijać? Bo to takie dziwne miasto jest. Znaczy, dziwna wiocha. O, ziomek, odczym się ode mnie. Taka mała trochę bym powiedział, no to jest taka bardziej rolnicza. To jest taka typowo tutaj pracownicza wiocha. Ale trzeba się jakoś rozwinąć.
sensie, że tak to postawimy. Wszystkim z tego co widzę, to sobie zajmiemy. A tu są od razu dwa, ok, minus 100 pracowników na dzień dobry. A przynajmniej jest budynek podstawowy. Ale to jest. A tak, to jest. Nie dzielę się tutaj surowcami, więc to jest trochę głupie. Trochę głupie co zrobiłem, ale. Ogarniemy to za chwilę. Można jeść po 18. Tak, do mnie, tak? I wy Brutusy przeciwko mnie. Czemu? Żyjem. Dzień dobry, wasza wysokość. Get some rest. A, dzień dobry. It's going to be a long voyage. Krzysztofie. Krzysztofie, dzień dobry. My basket is flowing over. Dobra. Niech się tutaj te statki porobią. Nie dam ci hajsu. O, krzyknęła. Dobra, tam się to powoli będzie rozwijał. Poczekam na statki. I wtedy to będziemy jakoś ładniej surowcami się transportować. Maszyny krawieckie. Co ja tu potrzebuję do tego? Coal. Tu gdzieś chyba było, nie? Tak, tutaj będzie węgiel. Smaka po... Robiłam ja jakieś ten, resztki ten. Iron mine. Jem sobie. Krakersów jeszcze. Resztki. Bo nie ma kolejnych. Nie mamy. Ej, sobie nie mamy do jedzenia, nie? Nie. No, moi drodzy, także tego, ja nie? Skończyłam. Widzicie, co jest dla mnie ważniejsze. Wy jesteście ważniejsi od jedzenia. Nie mam co jeść tak naprawdę na kolację. Teraz dopiero to ogarnąłem. Także tego. Będzie wesoło. The Guild 2. Jest dużo. Jest. Dwa lata temu czy trzy były dwie serie. Jedna taka dokończona, druga nie. Ale ostatnio chyba 2-3 tygodnie temu pojawił się taki montowany filmik z The Guild. Myślę, że całkiem spoko wyszedł. Przynajmniej tak mi się wydaje. No ale wy jesteście od tego, żeby oceniać, czy robię fajne filmy, czy nie. Nie to. Dobra. Pan Pulpecik to widzę ten. To jest, jak to się mówi, osoba, która ten... Nasz menadżer. A co napisałem? Pieniądze nie załatwią tego, że nie mam co jeść, tak naprawdę. Pieniędzy nie zjem, moi drodzy. Już, to nie jest ten problem, że miał za co kupić jedzenia, tylko że już tak trochę późno na to, żeby kupić jedzenie. Czyli jednak zamówić pizzę. Szczura zjemy. Dobra. Aha, ty chcesz, dobra, zapomniałem o tobie. Dobra, wyślemy cię. Santa Kretka poleci. Ty chcesz mnie zniszczyć? Czemu? Ty już byłaś wcześniej na ekspedycji. To ja też byłam, chciałaś mnie zniszczyć. Piraci mnie atakowali, mówisz? Tak. Mydła macie mało, ale wyślemy wam 14 mydła. Płyń. Do McDonalda można iść? Tu, gdzie nie mieszkamy, mamy dość daleko do McDonalda, więc na piechotę nidy rydy, a samochodu obecnie nie mamy. No, już od dłuższego czasu. Znaczy, no, od 2 tygodni mniej więcej. Więc... Chleb na jajku, żebym ja chleb miała w domu. Dobra. Po co ja robiłem w ogóle ten węgiel? A tutaj, nie? I teraz... To jeszcze jedno się przy ojejku, znowu tak mam już minusy pracownicze, jeśli tak mogę określić. A będzie tylko gorzej. Nie, żabkę też już nam chyba zamykają ją właśnie. Na 20. Znaczy godzina jest do żabki, no ale już nie ma. Jeszcze teraz wychodziła w czasie streama już. Bez przesadyzmu. A tu nie będzie się szama świętać po nocy w tej godzinie. A czemu jutro jest ten niby nie handlowa? Przecież już to jest pierwsza nitka. Game save. Dobra, ogarnęliśmy sytuację do... Że potrzebujemy takie coś. Ojej, tutaj pracowników pójdzie. Tutaj sprzedał samochód i kupił Ano. W sumie pewnie tyle wart jest. No właśnie, chciałem to tak jakoś... Ładnie powiedzieć, że mniej więcej pewnie by tak wyszło.
Uber Eats, a my co w Warszawie mieszkamy, żeby takie rzeczy mieć? No to nie żywi się miłością do strategii. Aha! Dobra, od nowego roku weszło, że tylko ostatnia jest niehandlowa, jak coś tutaj jest zamknięta, my nie mamy nic. Szmalec masz? Wodziankę zrób. Musieliście mnie zdołować jeszcze bardziej. Także tego. Co tam u was, moi drodzy? Jak życie? No, jak w poniedziałek nie będzie filmu, wiecie dlaczego. Przepadliśmy z głodu. Starzy widzowie mogliby zażartować, bo Lutel poszedł do kuchni. Czy ci tutaj... A, tak ledwo czegoś im brakuje, ale myślę, że sobie poradzą. A właśnie, jak tam nasze stateczki? Już się robią te handlowe, to dobrze. Nie wiem, kanapki z kawiorem. O, tu widzę, no bogato. Dawaj ten paprykarz tu nawali. Czy jest sens tutaj robić... No, już niech będzie, że zrobimy jakieś tutaj drewno, żeby z głupim drewnem nie latać może. Pokaż drugą osadę, właśnie jest. Właśnie pokazuję. To jest po studencku. Minus chleb, minus masło. Ship constructed. Jej. Biorąc pod uwagę, że ten, to tu musimy gdzieś zbudować. I think. Pomyki zrób sobie. A to. Pomyślę, może będzie ten. Tylko chyba na to będzie nas. Nie dało. Spichlerz jest pusty. Troszeczkę można tak to określić. Dobra. Jak te moje stateczki handlowe? Tworzą się. Jest pierwszy. Stations. Jak cię nazwać? Nie wiem. Nie wiem czemu, ale będziesz mały. Są polskie litery, dobrze. Jest mały. Jest mały. I mały. Mały będzie, co tam może wysłać? Mały. Jakieś deseczki by się przydały tam wysłać. Ogólnie przydałoby się ogarnąć już takie prawidłowe. A, tak to jest ta wioska, dobra. Znaczy, wyspa. Tu i tu bym chciał. Lutelandia, click to load. Tu bym chciał deski. 50 to tak nie, może 30. Chociaż lepiej 50 w sumie, bo będzie wtedy mniej ładował. Znaczy, rzadziej będzie ładował. Co tam jeszcze możesz wziąć ze sobą? Jakieś cegły, żebyśmy szybciej to rozwinęli. Luten, dobry władca, robi farmy z jedzeniem dla swojego ludu, o jedzeniu dla siebie zapomniał. No. Bez jedzenia ludzie w twierdzy wytrzymują wystarczająco odpowiednio dużo piwa i karczu. I to może w takiej niewielkiej ilości, jakieś 20. A będziesz... No, wtedy to będziesz tutaj wyładowywać. A będziecie załadowywać to. I będziecie to tutaj wyładowywać. Dobrze to ustawiłem wszystko, moi drodzy? Ja wiem, że jeszcze chmielu nie posiadam, ale to już tak sobie zaplanowałem na przyszłość. Bo jeśli rozumiem, że ten statek teraz przepłynie tam do tej wyspy, ogarnie, że nie ma chmielu i będzie tam czekał, tak? Dobrze to ogarnąłem. Musisz postawić kuchnię, aby zdobyć więcej honoru. Moi wielcy znawcy, dobrze to ogarnąłem? Jak się żyje w Polsce, to całe życie taki survival w trybie hardcore. Coś w tym jest, moje drogie dzieci. No, moje drogie dzieci, powiedzcie mi, czy mam rację. Tutaj dobry władca robi farmy z jedzeniem dla swojego ludu, a jedzenie dla siebie zapomniał. No, trochę tak to jest. Jeszcze o sobie, to jak o sobie, o mnie zapomniał. Jak mnie na odwrót?
Tu jest wyładowywany. To jest ta moja główna. To jest ta nowa, a na tej nowej nie, będzie stąd produkowany. Stąd zabierają. I ten no z tej mają zabierać. Z Lutlandii zabierają. Jak? Unload to jest wyładuj. No ja to rozumiem tak, że stąd wyładowują. Jak statek nie ma towaru, to płynie dalej. A, myślałem, że będzie czekał tam. Witaj, Tomku Kozłowski. Nie wiem. Teraz, gdzie jest Mikołaj Biel? Jak teraz może się tu wykazać. A to jest źle ogarnąć, według mnie statek będzie płynął od portu do portu i próbował ładować to, witam, co zadałeś. Mi się wydaje, że mam dobrze. Chodzi mi o to, że z Lutelandii, czy głównej wyspy, ma zabrać te rzeczy i wyładować je na tej nowej wyspie, a z tej nowej wyspy zabrać chmiel, jak będzie, i wyładować w Lutelandii. Frygaty i usłasz piraci. Teraz piraci nie są problemem. 3 tygodnie bez jedzenia. Dobrze, to spokojnie. Dodamy radę. Wodę mamy 6 butelek wody. Dobrze jest, no. No to akceptuj. A mogę to nazwać jakoś. Jedyna, słuszna. Co za dyna? A nie, jest jedyna. Słuszna droga. Dyry. Dyry o g a. Drog. Miała być droga, kurde. No dobra. Lepiej jest. Jedzenie w poniedziałek, bo później będziesz się znał, jak stworzyć szlak handlowy swojego domu, aby przywieźć kiełbasy z Ano. Dobra. Źle masz. Co mam źle? Ty się znacie, kurde. Cię usunąłem przez przypadek, bo nie patrzyłem, co tam klikam. Weź cofnij, bo mi zniknęło. Czy ja czegoś nie... No tutaj akceptuj zrobiłem, a potem co się stało? I tu dalej. I tu na dole co jest za przycisk? Create. No stworzyłem. I teraz co? Idzie no to i jest? Teraz masz Trade Road, naciskasz na to pierwszy i zobaczysz sobie ją. A nie, bo nie masz jeszcze. Nie wybrałeś okrętów na przesył towaru. Jak nie wybrałem? Nie, jest. Naciśnij. Ale tu coś jest nie tak. Aha. Dobra. Masz na górze. Tu. Mały miał. Mały a, jest. Mały jest za mały na takie rzeczy. No dobra, a mały, masz rację, że jesteś mały. Chodzi o to, że jeżeli na Lutelandii będzie 20 desek, to załaduje 20 i popłynie, nie czeka na 50. To jest maks ilość, a nie... A jeżeli jest mniej, to bierze mniej i płynie. Dobra, to na razie tyle rób. Teraz jest dobrze. Jak nie pozbędziesz się piratów, to ci transporty w drzazgi zmienią. Mamy fregaty. Chyba jest dobrze, bo on tu czeka. W twierdzy typu bez spichlerza wejdą za mocno. Jest aktywna niby, ale wy się ze mnie śmiejecie, a ja jestem głodna. Jest aktywna, ale on się... A jest, dobra, płynie. No musisz zabić piratów, bo ci zniszczą te. Mogę go ten, żeby on go śledził chyba. On go teraz będzie śledził. Będzie go pilnował. Bo on szczela ten tutaj. No, więc będzie okej. Okay. Więc to mogę sobie zamknąć. Dobra, jak my tutaj stoimy z surowcami? Powiedziałbym, że jest okej. Okay. Więcej frygat mogę robić. Dwie mogę sobie zakolejkować od razu. I do maszyny... A, ja wiem, w czym jest problem. Tutaj jest missing, tak. Więc to mogę na razie wyłączyć. Materials. 150 tych najlepszych trzeba będzie ogarnąć. Już większa impreza się szykuje. Tu wcisnę? Wcisnę tu? Nie. Nie wcisnę? Nie, kurde. Ech, źli ci piraci, to tylko legalna dystrybucja i bzyku zapadał suchar. Wraca na właściwe tory. Dokładnie. Nie, to sobie tyle, ile możemy. Je, jesteśmy miastem, moi drodzy. Staliśmy się prawdziwym miastem.
Dobra, rób se co chcesz. Rób se co chcesz, babo. Odblokowaliśmy nowe budynki. Jej! Zwierzoczki, zoo! Zoo mogę postawić! Co takie małe? To, aha, bo ja będę je jakoś rozwijał. Gdzie jesteśmy, zoo? Tu będzie zoo. Czy tu chcę? Nie, tutaj są... Cichaj, panie, tu zoo chcę budować. Tutaj takie zoo będzie fajne, nie? Tutaj, ale to tak... No bo przypłyną mi tędy, przejdą się przez piękne miasto. I tu, nie, to tutaj trzeba będzie tak to zoo zbudować gdzieś. Od której strony tu jest wejście tego zoo? Od tej, bo niedźwiedzie, znaczy te patrzą. Kurczę, tu trochę zdupczyłem. Troszkę tu zdupczyłem. Ale tu gdzieś będzie wejście do zoo. Nie masz desek. No z desek sprawia, że na razie nie zbuduję. Ale mogę sobie zaplanować. Ile tu jest tych? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pasuje. Mnie to pasuje. Gdzie być zło? Elo, elo, polski anarcho-syndykalisto. I patrzcie. I mamy zoo. Tak wygląda zoo. Tam, patrzcie, są zwierzoczki. Prawdziwe zoo. Jak tam atrakcyjność miasta. Dobra, i co ja tu mogę robić? Parks? A bo ja muszę to podkrywać. Jej, jaka ta gra jest. O nie, co tam się dzieje na naszej ekspedycji? Love Island? No, moi drodzy. A mówiłeś, że się nie da. A nasi frajerzy nie chcą opuścić wyspy. No właśnie, zakochali się w synach i córkach lokalnego króla. Ja tam kobiet nie wysyłałem raczej. Nie wiem, jak to wyszło. Wiesz, na morzu to nie liczy się już. Może uda się go, tego króla, przekonać, żeby zabrać tych jego dzieci tam z nami. Nie chcę ich tam w ogóle. To by wieczór chorki jest. Wypłyń bez załogi, która chce tam zostać. Ja tak robię. W dupie mam. Wywalone w niej. W robocie są, a nie tam się zakochują. Wiesz, że całą straciłeś? Nie. Dzień dobry, wasza wysokość. Tylko trochę morale spadły. Chris, dzięki za suba. Dobra, no i bardzo dobrze. Lecimy dalej. Nie potrzebujemy jakichś frajerów. No dobra. Cicho tam. No chodzą tutaj. No na razie dochodzicie do dobrego, bym powiedziała ten. Chodzą sobie tutaj, mimo że tam jeszcze przechodzą i tak. I tak, kurde, nic tu jednak nie ma. Oszukali mnie z tym zoo, a już biorą za bilety. A baba idzie. Wow, 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 jak tu zladziło. Baba idzie i takie, kurde, oszukali mnie i aż zniknę w ścianie. A nie ma refunda. Nie ma refunda. Wielkie to zoo. Wypraszam, tam jest natura, tam są jakieś jelonki. Proszę bardzo, lisy tu biegają. No jest zoo. W pewnym sensie. Dobra. Ta gra jest cudowna, moi drodzy, nie czy już wam to mówiłem. Jest warta, jakbyście mieli kupić tylko jedną grę w tym roku, to mimo, że jeszcze pewnie wyjdzie wiele dobrych gier, to wydajcie na Anno. A co się tam będziemy? Wungla mam mało. To jest safari afrykańskie. No tak troszeczkę. Cicho bądź. Dobra, musimy ogarnąć sobie przede wszystkim tutaj w końcu chmiel na tej wyspie. Czy dostarczyli nam deski? Coś tam nam dostarczyli chyba. O, tu się już nie da tak nad urwiskiem. A szkoda. Ja jestem twoim wujkiem, spokój się. Po co kupować Anno? Lepiej dać Rutulowi na jedzenie dla kredki. Ja się z tym zgadzam. Game save. Game safe. Dobra, coś takiego tu możemy zrobić. Gdzie jest piwo? Tu jest piwo. Wiem, że potrzebujemy workersów. Ale można pobudować. Dobra, dowiemy się przy okazji. 96.
us filings swept into an iron tide. The rattle of the workers. Freedom and equality for all. Kurde. Ship constructed. Ile brakuje? 8. We had to go to press. Zaraz, kolego. Coś takiego. Tak, o. Bo ładnie wygląda. Moim skromnym zdaniem. Dobra, i tu będzie chmiel. Oczywiście na razie pracowników nie ma. Zdaję sobie z tego sprawę. Potrzebujemy tu jakieś ryby. Od razu 2 na ryby można sobie dorzucić. Dziękuję, Jan. O, coś takiego. Dobra, co on z tą gazetą chciał? A, już nic, dobra. Musi sobie poradzić jakoś sam. Coś takiego. Niech będzie, że tu jeszcze coś wrzucimy. O nie, tu się nie da. Brakuje desek, mi panie. Jakoś sobie musimy poradzić. Dobra. Jakoś to będzie. Jak tam nasze stateczki? A jeszcze mam kilka, które nic nie robią. Zdaję sobie z tego sprawę. Tu jeszcze fregaty się tworzą. Więcej nie robię, bo mam za mało armat. Jednej brakuje. A co tam u tej pani niebezpiecznej? Będzie strzelać. Będzie strzelać. Ona tutaj ma jakieś... O, już wymierzone działo ma. Zagłady normalnie. Gdzie to strzela? Gdzieś tam. W inny świat, można powiedzieć. Dobra. I teraz tak. Cichajcie mi tutaj z tymi poradami. Czyli... Miałam fajne sny, że byliśmy rodziną i nagrywałeś. Okej. A co to jest? Ej, patrzcie, tutaj mamy coś fajnego. A taki pitu-pitu, takie nic. Gdzie tu mieliśmy te... Mogę wam tutaj dorzucić takie 2. Tak ładnie nie wygląda, bym powiedział. No to są te monumenty. Na razie nic nowego tutaj nie mamy. A takie coś mogę zrobić? Aha, mogę wam przede wszystkim w końcu... Nie to, w ogóle... Nie chcę tego! No. Mogę wam w końcu lepsze drogi zrobić, nie? A pewnie już tam wszyscy płaczą. Wioska, tam mamy wioskę, super. A tutaj przy kościele zrobimy ładniejsze drogi. Tu pociągniemy do ratusza. Dzień dobry, Cezary, dziękuję ci za suba. Kiedy kolej brodę na stopa. Tak, to jest mój challenge. Dobra, mamy w końcu... O nie, co tam się dzieje? To jest pierwszym małym butelkiem dla wspierających. O co chodzi Janowi Nicikowskiemu? Aha, że cygan, tak? Miał ten sen. Tak. To już jest dziwne. Dziękuję Januszu Korwin-Mikke za suba. Znowu mamy Whirlpool. Ostatnio to nam zobaczy... Dobra, weźmy to. That blooming turnip was the size of her head. Udało się, okej. Okay. Lećcie dalej. Dobra, czyli rozumiem, że musimy wysłać na ekspedycję, żeby zdobyć jakieś zwierzątka. A tu jeszcze mamy room. A, ale to, o nie, to ja nie mam tutaj na tych wyspach takich rzeczy dobrych. W ogóle teatr mogę jeszcze zbudować. Teatr. Ojejku, ten teatr ma dziwne pola, z tego co widzę. Ten teatr też tak trochę ani w 5, ni w 10. Erek, mamy ten jakby zaplanowany, co będzie na special kolejny. Jak się szykuje. Coś tam mamy. Witam, Ska jest. Witamy. Dobra, moi drodzy, już jest 22:23. A trzeba coś szybko skoczyć do żabki i zjeść, więc na dzisiaj sobie skończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Łapóweczka? Coś nowego, to mi się podoba. No, dziękujemy. Zjemy to 100 zł. Dziękujemy, Szymonie. Dziękuję. W każdym razie,
Ja wam dziękuję za dzisiejszy stream, za waszą obecność, wszystkie łapki w górę, donaty, miłe słowa, na zakupy idealnie, dokładnie. Więc sobie zatrzymamy. Może w czwartek sobie będziemy kontynuować, jeśli mi się nie wyłączy ta beta, bo mówię, no to nie jest taka beta dla mnie, dostałem to od Ubisoftu, nie wiem, czy to będzie działało po czwartym lutym. Ale to mi się uruchomiło wcześniej. No, mi się też uruchomiła wcześniej. Tak, bo... Więc zobaczymy, jeśli będzie działało, to może w czwartek sobie będziemy kontynuować tej przygody nasze. Tak. Ja wam dziękuję bardzo za obecność i tak dalej, w poniedziałek o 16 film oczywiście na kanale, a we wtorek o 20 będzie... Stream z Twierdzy Krzyżowiec na Multiku z widzami. Tak. I to tyle. Pęcie, abyście zdążyli. Smacznego. Dziękujemy tak. za smacznego. Dziękuję. Dziękujemy za waszą obecność, moi drodzy. Miłej nocy. Pa, pa.